Cieszę się bardzo, że Państwo dotarliście i cieszę się, że w takiej ilości. Dzisiaj mamy kolejne spotkanie z serii Human Tech Meetings. To jest taka seria organizowana przez nasze centrum, Centrum Human Tech. I w ramach tej serii zapraszamy zawsze dwóch gości, jednego, co najmniej jednego z zagranicy, a następnie jest panel dyskusyjny. I dzisiaj też w tej formule będziemy działać, będziemy pracować. I mamy dwa wykłady, a następnie panel. Ja nie będę, jeśli Państwo pozwolą, na razie przedstawiał wszystkich gości, panelistów również, ale zaczniemy od Michała Kosińskiego. Być może nie trzeba go nawet specjalnie przedstawiać, no ale dwa słowa, jeśli Państwo pozwolą, zaczynając od najważniejszej kwestii, to znaczy jest absolwentem SUPS-u. I to jest, że tak powiem, taki element pławienia się w cudzej chwale, jeśli tak można powiedzieć. No ale oczywiście duże sukcesy odniósł za granicą, dlatego że obecnie jest profesorem Stanford Graduate School of Business, natomiast doktoryzował się na Uniwersytecie w Cambridge. No tutaj nie będę mówił wszystkiego, ale to, co jest chyba najistotniejsze, to to, że jest uznawany na całym świecie jako taką swoistą gwiazdę, bo na przykład w 2013 roku IBM i DataQ, tak to się chyba czyta, zaliczyły go do 50 najbardziej wpływowych osób w świecie Big Data. W 2015 roku z kolei został uznany za wschodzącą gwiazdę przez Association for Psychological Science. No ja myślę, że teraz to już nie tylko wschodząca gwiazda, ale taka utrwalona gwiazda. No oprócz tego, no, jego badania, o których pewnie dzisiaj będzie mówił, są znane na całym świecie i myślę sobie, że to właśnie ten temat Państwa przyciągnął. No ale ja już więcej nie chcę mówić, ja już kończę moją krótką prelekcję, dlatego że zaczyna się koniec prywatności i oddaję Michałowi głos i powitajmy go bardzo serdecznie. Dziękuję Kondracie za wspaniałe przedstawienie. Czy ja mogę mówić bez mikrofonu, czy słychać mnie z tyłu? Dobrze, no to będę mówił do mikrofonu w takim razie. Bardzo to dla mnie też jest wyjątkowa okazja, dlatego że chyba raz w życiu tylko dałem wykład po polsku, więc proszę wybaczcie mi, będę niestety być może język trochę kaleczył, dlatego że może się okazać, że jakiegoś słowa po polsku nie znam albo zapomniałem, ale poradzimy sobie chyba jakoś. Więc będę mówił dzisiaj o końcu prywatności. Ja oczywiście nie jestem z końca prywatności zadowolony, dlatego też dużą część mojej kariery poświęciłem na to, żeby badać różne technologie, które mogą się do tego końca prywatności przyczynić. Ale jak wam postaram się dzisiaj to udowodnić, jest taka niestety smutna rzeczywistość, że czy tego chcemy, czy nie, ta prywatność nam zostaje przez technologię i zmiany różne społeczne odebrana. Więc, ale zacznijmy od początku. Nie muszę was przekonywać, że zostawiacie wszyscy tutaj na tej widowni ogromną ilość śladów cyfrowych, czy to korzystając ze swoich telefonów, smartfonów, Facebooków, LinkedInów, Googli, czy jeżdżąc samochodami, które coraz częściej są podłączone do internetu i zapisują wasze zachowania jako kierowcy, czy nawet chodząc po ulicy i mając swoje twarze uwiecznione w różnych systemach kamer i innych czujników. W 2012 IBM taką zrobił estymację, że przeciętna osoba żyjąca na świecie zostawia 0,5 GB danych każdego dnia. I teraz, żeby pomóc wam sobie wyobrazić, jaka to jest ilość informacji, zróbmy kolejny, taki nie kolejny, tylko następujący eksperyment myślowy. Wyobraźcie sobie, że chcielibyście zrobić kopię zapasową jednego dnia danych, które ludzkość jako całość wytworzyła jednego dnia w 2012 roku. I to byśmy wydrukowali sobie na papierze A4, Times New Roman, czcionka, dwunastka z zerami i jedynkami. Jak wysoki byłby stos papieru, ryza papieru,
która miałaby tylko zapisany jeden dzień danych, który ludzkość wyprodukowała w 2012. Do Księżyca. Do Księżyca, wspaniale. Więcej. Do Marsa. Do Marsa, wspaniale, jeszcze więcej. Do Słońca, 4 razy. Jeden dzień danych w 2012 i oczywiście nasz apetyt na dane, nasze możliwości produkowania danych wzrastają bardzo szybko. Niedawno The Economist oszacował, że w 2025 przeciętna osoba będzie produkowała 62 GB danych każdego dnia i będziemy też mieli więcej osób. No już papieru nie ma, bo żeśmy ten backup zrobili w 2012, to teraz na krążkach DVD trzeba te dane backupować. Jak wysoki byłby stos DVD? Jeden dzień danych w 2025. Mamy jakichś księgowych na sali? 105 tysięcy kilometrów, 1/4 drogi stąd do Księżyca, taki byłby wysoki stos krążków DVD, jeżeli chcielibyśmy zrobić backup danych. I to jest wspaniałe otwarcie dla tego slajdu. Czy ktoś wie, co to jest? To jest ciężarówka, brawo. Co jest na tej ciężarówce? Dane, wspaniale. To jest Amazona, odpowiedź Amazona na przenośny twardy dysk Amazon Snow Mobile. 10 takich ciężarówek wystarczyłoby, żeby zapisać wszystkie dane wyprodukowane przez ludzkość jednego dnia w 2025 roku. Pytanie do was. Psychologów mamy pewnie całą masę na sali. Zobaczmy, co to będzie. Po co Amazon, dlaczego Amazon przewozi dane ciężarówkami, zamiast je wysłać przez internet? Szybciej, wspaniale. Nasz apetyt na tworzenie danych spowodował to, że teraz szybciej można, że internet nie nadąża, przez łącza nie nadążają, szybciej jest teraz wysłać dane ciężarówką czy UPS-em na twardym dysku. Jaka jest jeszcze inna zaleta? Bezpieczniej, wspaniale. Jeżeli wydaje wam się, że możecie sobie korzystać z internetu jako osoba prywatna, albo jako firma, albo jako badacz, naukowiec i waszych danych nikt na nie się nie patrzy, albo ich nie zapisuje, albo sobie ich nie kradnie, to albo jesteście bardzo naiwni, albo jesteście bardzo nudni. A wydaje mi się, że nudny tu w tej sali nikt nie jest, bo jeżeli nic więcej, to jesteście wspaniałym konsumentem i da się dużo zarobić na zapisywaniu i analizowaniu waszych danych. I jest to także dlatego, że coraz większa jest zgoda na świecie, że dane są naszym najcenniejszym surowcem, zastępują dane olej. I tutaj można dodać, podać dużo przykładów firm, które można powiedzieć na tym pomyśle, czy przez przypadek, czy celowo zostały zbudowane. Google, Facebook, Microsoft zajmują się tworzeniem, generowaniem czy wydobywaniem danych stworzonych przez innych, ale jest wiele innych przykładów firm, które też w tym środowisku, nowym środowisku danych się znajdują. Na przykład Tesla. Wielu ludziom wydaje się, że Tesla jest producentem samochodów. Jeżeli porozmawiacie sobie z ludźmi, tą Teslę tworzącymi czy zarządzającymi nią, okazuje się, że z ich punktu widzenia Tesla, tak jak Google, jest firmą, która się głównie zajmuje tworzeniem danych. Ktoś ma jakiś pomysł, jakie dane Tesla tworzy? Wspaniale. Jeżeli macie Teslę, to zapłaciliście po prostu dużo pieniędzy, żeby stać się Tesli produktem. Bo produktem Tesli nie jest samochód, tylko produktem Tesli jesteście wy, jeżeli jeszcze macie szczęście, żeby Teslę mieć. Jesteście produktem wy, kierowcy, dlatego że tą Teslą jeżdżąc generujecie dane, które mogą być wykorzystywane do stworzenia w przyszłości, być może już niedalekiej, autonomicznego samochodu, który oczywiście technologią będzie na skalę Google'a czy Facebooka bardzo dla Tesli korzystną. No ale jest tu wiele innych przykładów. Kto tutaj w sali ma kartę kredytową? Ręka do góry. Okej, kto za swoją kartę kredytową płaci co roku? Ręka do góry. Okej, trzymajcie te ręce w górze, te co płacicie za kartę kredytową, a nie daje wam karta przypadkiem ubezpieczenia, cashbacku, jakichś bonusowych punktów. Daje? No trochę daje.
Jak się na koniec roku spojrzy, okazuje się, że prawie nikt za tą kartę kredytową nie płaci. Dlaczego za nią nie płaci? Dlatego, że karta kredytowa nie jest Wizy czy Mastercardu produktem. Produktem z Wizy Mastercardu jesteście wy i wasze dane, które tworzycie. I oni sobie oczywiście takie dane analizują, żeby badać rynek, badać wasze preferencje konsumenckie, badać sukces marek i te dane są potem sprzedawane zarówno o was indywidualnie, na przykład Facebook kupuje wasze dane z karty kredytowej po to, żeby targetować was lepiej reklamami, ale są oczywiście sprzedawane w formie zagregowanej marki, firmy czy instytucje rządowe kupują sobie takie dane od Wizy czy Mastercarda, żeby rozumieć lepiej, jak marki, produkty, gospodarki działają. Ale ja jestem psychologiem, dlatego ja się głównie zajmuję badaniem, jak takie dane, ślady cyfrowe, które my wszyscy zostawiamy, korzystając z kart kredytowych, samochodów, smartfonów i tak dalej, co takie dane mogą nam powiedzieć o psychologii, cechach psychologicznych każdego z nas. I mam taki krótki film, który pokazuje wyniki niektórych z moich badań. Ten film głównie będzie opisywał badania, w którym nagraliśmy facebookowe lajki, czyli można powiedzieć taki najbardziej typowy rodzaj naszych śladów cyfrowych, około 60 tysięcy użytkowników i poza tymi lajkami tych użytkowników także nagraliśmy przy użyciu kwestionariusza ich poglądy polityczne, ich osobowość i całą masę różnych innych cech i staraliśmy się zobaczyć, czy można przewidzieć te psychologiczne cechy ze śladów cyfrowych. No i teraz się okaże, czy dźwięk będzie działał. Facebook is something most of us do without thinking. The University of Cambridge over in London actually did a study of what people like on Facebook to try to determine facts about them that they wouldn't otherwise know. So they didn't just look at the products, the movies, the bands that people liked. They also looked at the status updates that people liked, the photos that people liked, and they were able to draw some really, really interesting conclusions about all of your likes that you're clicking can tell more about you than you might have realized, from your political values to your religion to your gender to your happiness to your age. In fact, some parts of your identity can be predicted with 95% accuracy. Accuracy was lowest, about 60%, when it came to predicting whether a user's parents were still together when they were 21. People whose parents divorced before they were 21 tended to like statements about relationships. Drug users were ID'd with about 65% accuracy, smokers with 73%, and drinkers with 70%. Sexual orientation was also easier to distinguish among men, 88% right there. For women, it was about 75%. Gender, by the way, race, religion, and political views were predicted with high accuracy as well. For instance, white versus black, 95%. The findings have alarmed privacy campaigners who fear this research could be used to commercially exploit users. So keep in mind that just because you think you're not revealing a lot of personal details on Facebook, you're still spreading the word to the outside world as well as those online marketers. Volunteers with few friends liked walking with your friend and randomly pushing them into someone or something. Hey, it's not their fault they don't have friends. Everyone they know keeps getting randomly pushed into traffic. High IQ corresponds to liking Mozart, science, and the Colbert Report. Research indicated people who like Harley-Davidson motorbikes are generally of low IQ. We thought we'd better offer a right to reply. I'd say our average customer is probably more intelligent than most, and we've certainly got a lot of customers who are, well, people from Cambridge University for a start. A like on Facebook can reveal if you're a gay man. Yeah, especially if what you choose to like is penises. That's my wife walking in. I'm like, oh! It's a joke. Okay. By the way, don't be an idiot and think that if somebody clicked on Wicked the Musical that they're gay automatically. Or they clicked on Harley Davidson and they're stupid automatically. Ironically, that would make you stupid.
Więc jak Państwo widzą, te potencjalnie niewinne i takie niezbyt intymne ślady cyfrowe, nikt nie lubi nic bardzo intymnego na Facebooku, mogą być wykorzystane przez bardzo prosty algorytm do tego, żeby bardzo szeroką gamę różnych intymnych cech człowieka z dużą dokładnością odkryć. Facebookowe lajki znowu nie jest to najbardziej inwazyjny typ informacji. Wasze karty kredytowe, czy wasze dane z telefonu komórkowego, czy wasze e-maile oczywiście zawierają dużo więcej intymnych informacji niż facebookowe lajki. Okej, więc pytanie jest teraz takie, jak to działa? Jak to jest możliwe, że takie facebookowe lajki mogą algorytmowi tyle o was powiedzieć? Ja tu mam takie równanie, które wszystko to wyjaśni, ale zanim zanurkujemy głębiej w to równanie, to dam wam jeden przykład praktyczny. Wyobraźcie sobie anonimowego użytkownika internetu. Nie wiecie o tym użytkowniku nic, poza faktem, że on lubi Hello Kitty markę. Jaka jest płeć tej osoby? Dziewczyna, ale jesteście judgmental. No, okazuje się, że ten emerytowany policjant z Japonii ma największą kolekcję zabawek Hello Kitty, ale średnio ma pani rację. Zobaczcie, 99% ludzi, którzy lubią Hello Kitty na Facebooku, to są kobiety. Więc nie wiedząc nic o użytkowniku, tylko to, że on czy ona że ten użytkownik polubił Hello Kitty, pozwala wam z dużą dokładnością zgadnąć, że to prawdopodobnie musi być kobieta. Dobra, to teraz czy ta kobieta, czy ona pracuje w wojsku, czy ona pracuje w sprzedaży? No trochę się teraz boją ludzie. Na pewno jedna taka jest, ale jak zobaczycie na statystyki, i to nie są żadne machine learning przewidywania, to są po prostu statystyki publikowane przez Facebooka. Każdy może sprawdzić, jakie są cechy tej widowni Hello Kitty, i możecie tutaj zobaczyć, że jest duża nadreprezentacja ludzi pracujących w sprzedaży, a ludzie w wojsku są tutaj bardzo rzadcy pomiędzy fanami Hello Kitty. Teraz, czy ten Hello Kitty fan będzie używał peceta, czy będzie używał Androida, czy może iPhone'a? iPhone'a, zobaczcie. Znowu mieliśmy tutaj bardzo dokładną predykcję. I bez znaczenia jest to, że nie mamy tutaj Cambridge Analytica na sali. Po prostu każdy z nas może te dokładne predykcje sobie na podstawie tylko naszej intuicyjnej wiedzy tworzyć. Okazuje się oczywiście, że w prawdziwym środowisku danych te predykcje są troszkę trudniejsze, dlatego że tylko niektóre lajki, tylko niektóre ślady cyfrowe mają widownię tak radykalnie w jakimś kierunku po prostu przechyloną, że te zgadywania są takie łatwe. Przykładem jest tutaj na przykład Forrest Gump. Jeżeli zapytałbym was, jakiej płci jest ta anonimowa osoba, która lubi Forresta Gumpa, to co byście powiedzieli? Kobieta. No a powinniście powiedzieć mężczyzna, bo zobaczcie, 45% wszystkich użytkowników Facebooka to są mężczyźni, ale 53% fanów Forresta Gumpa to są mężczyźni, czyli mężczyźni mają taką malutką nadreprezentację pośród fanów Forresta Gumpa, więc nie bylibyście tak dokładni, mówiąc, że jest to mężczyzna, jak w przypadku Hello Kitty, ale ten fakt, że ta osoba lubi Forresta Gumpa, dała wam troszeczkę informacji na temat jej płci. I teraz algorytmy mają nad człowiekiem taką przewagę, że mogą to okruszki informacji z dziesiątek, setek, tysięcy, milionów śladów cyfrowych, których każdy z nas zostawia po sobie każdego dnia, zebrać do kupy, żeby stworzyć bardzo dokładną predykcję. Jak dokładną?
No mam tu taki kilka, mam takich wykresów, waszą płeć, waszą orientację seksualną, polityczne czy religijne poglądy, rasę i tak dalej, a nawet to, czy wasi rodzice są rozwiedzeni, czy nie, można z takich lajków z przyzwoitą dokładnością sobie przewidzieć. Można to robić też z wiekiem, czy z ilością przyjaciół na Facebooku. I jak ja pokazuję takie statystyki, to ludzie zwykle mówią, no tak, to nie jest takie aż, nie jestem taki aż tym podekscytowany, że możesz płeć osoby danej odgadnąć na podstawie jej facebookowych lajków, dlatego, że my ludzie nie mamy żadnego problemu, żeby płeć danej osoby odkryć może nie na podstawie facebookowych lajków, ale na podstawie jej głosu, czy jej twarzy, czy może krótkiej interakcji z daną osobą. Postanowiliśmy więc porównać tą dokładność przewidywań ludzkich z przewidywaniami bazowanymi na facebookowych lajkach. Postanowiliśmy ją zbadać przy przewidywaniu cech osobowości, które są bardzo, bardzo przydatne. Bardzo dobrze jest wiedzieć danej osoby cech osobowości. Można to wykorzystać w terapii psychologicznej, można to wykorzystać w poradnictwie na temat tego, jaką karierę naukową taka osoba powinna przyjąć. Można to wykorzystać w tym, żeby doradzić im, jaką pracę, z jakiej pracy będą zadowoleni, ale można też wykorzystać wiedzę na temat danej osoby osobowości do tego, żeby im coś sprzedać, może coś, czego wcale nie potrzebują, albo może, żeby zachęcić ich, żeby poszli do głosowania, albo może, żeby nie poszli. Czyli innymi słowy, znając kogoś osobowość, możemy z tego, czy firmy, czy rządy i inne instytucje mogą z tego dużo skorzystać. I tradycyjnie oczywiście osobowość mierzona jest przy użyciu kwestionariuszy osobowości. Teraz kwestionariusze osobowości mają swoje wady i zalety. Wady są takie, że jest to impreza bardzo droga, że jeżeli zatrudniamy ludzi na wysokie stanowiska, no to oczywiście oni przejdą przez całą baterię różnych testów osobowości i będzie na to dużo pieniędzy wydane, ale jak ktoś zatrudniany jest do swojej pierwszej pracy, być może w sklepie na kasie, to nikt takich nie będzie marnował pieniędzy, żeby go psychologicznie profilować, co oczywiście powoduje, że takie benefity z tych testów osobowości zwykle skupiają się na osobach najbardziej uprzywilejowanych. I tu można na to wiele przykładów innych podać. Wady i inne wady czy zalety kwestionariuszy osobowości są też takie, że dana osoba ma kontrolę nad tym, czy ich osobowość jest zbadana, czy nie. Jeżeli przyjdzie do was policjant, polityk, pracownik wywiadu innego państwa i powie, no bardzo by było mi, panie Gawle, byłoby dobrze mi znać pana osobowość, żebym tu mógł panu materiały polityczne lepiej przedstawić, to pan Gaweł może powiedzieć, no niestety nie mam teraz czasu, żeby ten kwestionariusz wypełnić, albo może wypełnić go, ale nieuczciwie. I wtedy ja, moja operacyjna możliwość wpływania na pana Gawła, poglądy polityczne czy konsumenckie zachowania będzie ograniczona. Oczywiście widzicie, gdzie ja z tym wywodem idę. Jeżeli mogę waszą osobowość zbadać po prostu na podstawie kilku waszych śladów cyfrowych, to nagle jest to taka zaleta, że mogę to zrobić bez dawania wam kwestionariusza, ale jest to też oczywiście wada, w zależności z którego punktu widzenia się na to patrzy. No dobra, to jak się teraz taka dokładność tutaj kształtuje? Co tutaj widzicie, to jest wykres pokazujący wam, jak dokładnie możemy przewidzieć wyniki testu osobowości na podstawie ludzi facebookowych lajków. I tutaj widzicie, że im więcej lajków pokażemy takiemu algorytmowi, tym bardziej dokładne są takie przewidywania. Mamy tu jakiegoś psychologa osobowości na sali? Nie ma żadnego. No jakby był, to bym tutaj zaklaskał trochę, dlatego że to jest bardzo dokładnie. Że jak dajecie komuś test osobowości dzisiaj i potem za miesiąc, to korelacja pomiędzy tymi dwoma wynikami to jest w okolicach 0.8. Czyli test osobowości przewiduje wynik na teście osobowości z dokładnością około 0.8. Facebookowe lajki przewidują twój wynik na teście osobowości z dokładnością około 0.7, 0.65, czyli wcale nie tak daleko od, można powiedzieć, maksymalnej dokładności, jaką możemy uzyskać. No i pokażę wam inny dowód na to, jak to jest dokładnie, bo możemy też porównać tą moc przewidywawczą facebookowych lajków z mocą przewidywawczą innego rodzaju
mechanizmu przewidywania osobowości. Mianowicie pytania waszych przyjaciół, rodziny na temat o waszą osobowość. Okazuje się, że jeżeli kogoś dobrze znacie, to jesteście w stanie w jego imieniu wypełnić test osobowości. Test osobowości ma na przykład takie pytania jak: lubię poezję, albo zwykle jestem na czas na moje spotkania, albo jestem raczej dobrze zorganizowany. Przyznacie, że jeżeli kogoś dobrze znacie, to będziecie mogli przewidzieć, jak on na te pytania odpowie. No i teraz możemy porównać, jak dokładnie wy możecie przewidzieć moje odpowiedzi na te pytania versus jak dokładnie może przewidzieć to system oparty na facebookowych lajkach. No dobra, to ile facebookowych lajków trzeba algorytmowi pokazać, żeby algorytm mógł waszą osobowość przewidzieć z taką samą dokładnością, jak wasz kolega czy koleżanka z pracy? 60. Masz wspaniałych kolegów i koleżanki w pracy, znają cię bardzo dobrze. Okazuje się, że większość z nas tylko 10 lajków już jest wystarczające, żeby algorytm był tak samo dokładny. Teraz przyjaciele i rodzina to jest około 100-150 lajków, żeby mógł algorytm ich prześcignąć. I teraz najdokładniejszy z ludzkich przewidywaczy osobowości, wasi małżonkowie i małżonki, mogą być pokonani przez algorytm, który zobaczy około 250 waszych facebookowych lajków. No to powinno być przykra wiadomość dla wszystkich z nas, którzy mają takie szczęście, żeby mieć małżonka albo małżonkę, dlatego że te osoby znają nas naprawdę dobrze. Macie z nimi, spędzacie z nimi dużo czasu, macie rozmowy na różne intymne tematy, te osoby widziały was zarówno w szczęśliwych, jak i nieszczęśliwych momentach życia, a jednak 230-250 lajków, śmiesznych kus, czy kotków, czy czegokolwiek, co tam na Facebooku sobie lubicie, daje algorytmowi taką samą wiedzę na wasz temat, jak udało się waszemu małżonkowi, najbliższej wam osobie, dostać przez wiele lat waszego pożycia. Okej, okay. Czyli tutaj, punkt, który staram się tutaj zrobić, to jest to, że te dane, które są widoczne na powierzchni, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. To, że tam lubiliście jakąś restaurację, czy książkę, czy film o śmiesznym kotku, czy też zdjęcie swojego nowego bratanka, to jest tylko informacja na powierzchni. Jeżeli tą informację połączymy z algorytmami, to okazuje się, że taki komputer może dowiedzieć się o was dużo, dużo więcej, potencjalnie, nie potencjalnie, na pewno więcej, niż wy sami o sobie wiecie. I teraz jak ja ten punkt tutaj przynoszę, to zwykle się ludzie szukują, jak to jest możliwe, żeby algorytm wiedział o mnie więcej, niż ja wiem o sobie sam. No jest na to odpowiedź bardzo prosta, mianowicie mamy do czynienia z taką sytuacją cały czas w życiu. Dam wam jeden przykład. Idziecie do doktora, mówicie doktorowi o to, co was tam boli, dolega i jak tam się wasze ostatnie 7 dni, jak się mieliście. Doktor te kilka kilobajtów danych od was przyjmuje, przepuszcza to przez swoją głęboką sieć neuronową w głowie i daje wam wynik w postaci diagnozy. Cała idea pójścia doktora jest taka, że doktor na podstawie danych, które wy macie do nich pełen dostęp, on na podstawie tych danych jest w stanie wam powiedzieć więcej o was, niż wy o sobie wiecie. Dlaczego? Bo ten doktor poprzez swoją edukację i poprzez przyjmowanie innych pacjentów jest w stanie stworzyć połączenia między danymi, których wy nie jesteście w stanie stworzyć, bo nie macie po prostu takiego wykształcenia i doświadczenia. A porównajmy teraz doktora z algorytmem. Doktor może zobaczyć może kilka tysięcy pacjentów w ciągu roku, może przeczytać może kilka książek w ciągu roku i artykułów naukowych. Algorytm może przeczytać wszystkie artykuły naukowe, medyczne, w momencie, kiedy one są opublikowane, a nawet przed opublikowaniem, bo przecież są te artykuły pisane na komputerze, i może mieć dostęp do każdego jednego pacjenta na świecie, który do doktora przychodzi. Dlatego też nie tylko algorytm wie o was więcej, niż wy wiecie o sobie, ale wie o was ten algorytm więcej, niż wasz doktor o was wie, jeżeli tylko ten algorytm o takie diagnozy poprosimy. I jest tutaj przykład za przykładem. Gdzie tylko się inżynierów wpuści z ich algorytmami, tam bardzo szybko ci inżynierowie są w stanie pokonać
no nie jest to ładne słowo, są w stanie być, stworzyć algorytmy, które są lepsze niż ludzcy decyzenci czy ludzcy przewidywacze w podejmowaniu decyzji i robieniu predykcji. No dobra, zaskoczeni jesteście tymi tutaj zjawiskami? Nie. Ktoś jest monogny, ktoś będzie zaskoczony. No dobra, nikt nie jest zaskoczony. Oczywiście, że nie powinniście być zaskoczeni, bo te algorytmy na całym świecie zastępują nam tych właśnie ludzkich decyzentów i przewidywaczy w różnych aspektach, od grania w szachy po grania na giełdzie. I nawet są takie, zobaczcie, książki, na przykład Paul Meal tutaj napisał taką książkę na temat klinicznej versus statystycznych predykcji i on w tej książce napisał, że właśnie taka algorytmiczna predykcja będzie zawsze dokładniejsza niż kliniczna diagnoza i jest to książka o diagnozach psychologicznych i psychiatrycznych. Ta książka analizuje dane z badań na temat, jak się na przykład przyjmuje ludzi do szpitali psychiatrycznych, czy jak się dokonuje diagnoz chorób psychologicznych i konkluzja z tej książki jest, że algorytm będzie zawsze dokładniejszy niż psycholog czy psychiatra w diagnozowaniu waszej choroby potencjalnej psychologicznej. Zaskoczony ktoś jest tym stwierdzeniem? Bardzo dziękuję. W którym roku była ta książka opublikowana? Ktoś może zgadnie. 2007. Bardzo dobre zgadnięcie. Ktoś jeszcze? Starsza trochę. Ta książka, tutaj pomijmy szczegóły badań, ta książka opublikowana w 1954 roku. W 1954 roku było wiadomo, że algorytmy są lepsze od nas w robieniu tych bardzo, można powiedzieć, skomplikowanych decyzji na temat tego, z jaką tutaj chorobą psychiatryczną mamy do czynienia. Dobra, to muszę teraz kończyć szybko. Jeszcze kilka, dwie minuty, trzy minuty, pięć, cztery minuty. Dobra, to jakie możemy dane wykorzystywać? Mówiłem dużo o facebookowych lajkach, ale oczywiście to może być historia waszych geograficznych lokalizacji, to może być wasza playlista, wszystko co mówicie w okolicach swojego telefonu czy domu, może być to wszystko co piszecie w swoich e-mailach, historia stron internetowych, historia wyszukiwania. Czy tutaj jest takie, mam jakieś wyniki z moich badań na temat, jaki język może być wykorzystywany do przewidywania osobowości. A okazuje się także, o, i to nie tylko się u mnie zdarza, nie tylko się to u mnie dzieje, wszystko w moim laboratorium i w laboratorium innych badaczy, ale to są systemy, które są bardzo szeroko wykorzystywane. Na przykład IBM Watson oferuje profilowanie osobowości na podstawie tekstu, na przykład z waszego e-maila czy Twittera i ten system jest publicznie dostępny przez około 10 czy więcej lat już, więc to nie są wynalazki z zeszłego roku. Co się okazuje bardziej ostatnio, to, że można takie przewidywania robić też na podstawie informacji wizualnej, które nasze wszechobecne kamery CCTV czy wszechobecne selfiki, które do tego internetu wrzucamy, teraz po prostu oferują możliwość komputerom i algorytmom, żeby takie przewidywania robić nie tylko na podstawie lajków, ale na podstawie na przykład naszej twarzy. Okazuje się, że analizując twarz człowieka, możemy dowiedzieć się o jego intymnych cechach psychologicznych. Jak mówię takie rzeczy, to zwykle to jakiś pomidor leci do mnie z różnego kąta sali. Jak to jest możliwe, że możemy coś intymnego się o człowieku dowiedzieć, patrząc tylko na jego twarz? No, robimy to od bardzo dawna. Płeć jest intymną cechą psychodemograficzną. Nikt nie ma problemu, żeby tą płeć z twarzy człowieka przewidzieć. Emocje. Emocje są intymnym stanem psychologicznym. Nie mamy żadnego problemu, żeby te emocje z ludzkich twarzy czytać, nawet jak ludzie starają się te emocje chować. Geny. Podobieństwo genetyczne. Jest to intymna rzecz, a nie mamy żadnego problemu, żeby tą intymność, to podobieństwo genetyczne z twarzy wyczytać. Nie mamy też problemu, żeby wyczytać choroby genetyczne czy choroby różne rozwojowe, które nie tylko lekarz, ale także osoby niewytrenowane są w stanie z twarzy bardzo często wyczytać. Polityczne poglądy. Który z tych gości zagłosował na Trumpa? Brawo, no nie wiemy na pewno, ale będziecie na pewno dokładniejsi niż rzut monetą. Czyli okazuje się, że wiele cech psychodemograficznych można z twarzy bardzo łatwo wyczytać.
Okazuje się jednak, że osobowość nie jest taką łatwą cechą. Mamy tutaj dwa zdjęcia dwóch niemieckich psycholożek. Jedna z nich jest ekstrowertywna, a druga z nich jest introwertywna. Kto myśli, że Sandra po prawej jest ekstrowertykiem? Ręka do góry. Kto myśli, że Sandrine po lewej jest ekstrowertykiem? Ręka do góry. No, większość zagłosowała na Sandrine. Okazuje się, że Sandra po prawej jest ekstrawertykiem. Nie bójcie się, macie taką samą zerową dokładność jak większość ludzi w badaniach, ale nie znaczy to koniecznie, że nie jest osobowość wypisana na waszej twarzy. Może być tak, że osobowość wypisana jest na waszej twarzy tak samo, jak wypisana jest płeć, tylko że mózg ludzki czy oczy ludzkie nie wytworzyły sobie możliwości do tego, żeby taki sygnał albo dostrzec, albo zinterpretować. I raz wam udowodnię, że to jest druga z tych rzeczy. Mianowicie tutaj, co widzicie, to widzicie 10 introwertyczek i 10 ekstrawertyczek. I teraz nikt nie będzie miał problemu, żeby wykryć, kto jest kto. Zobaczcie, uśmiech, make-up, włosy ufarbowane. Jak jest zdjęcie większe, to widać, że ekstrawertyczki też mają większe dekolty. Tutaj są okulary, inny jest wyraz twarzy, inna fryzura. Ale zobaczcie też, że ekstrawertyczki nie mają, nie widać dziurek w nosie u nich. Dlaczego nie mają ekstrawertyczki dziurek w nosie? Brawo, no mamy jakiegoś ekstrawertyka tam. Jak tylko macie zapamiętać jedną rzecz z tego wykładu, to, że jak chcecie dobrze wyglądać na selfiku, to trzeba tak robić zdjęcie z góry, wtedy lepiej twarz wygląda. Ekstrowertycy wiedzą, jak się selfiki robi, bo dużo więcej sobie ich robią i dlatego też nie widać u nich dziurek w nosie. Tutaj macie komputer, sobie marzy o introwertykach, ekstrowertykach. Widać, jak to odpowiada naszym stereotypom i okazuje się, że na podstawie jednego zdjęcia komputerowy algorytm jest w stanie zbadać waszą ekstrawersję i inne cechy psychologiczne nie tylko dużo dokładniej niż ludzie, ale ta dokładność jest porównywalna z tym, jak wasi koledzy i koleżanki z pracy są w stanie ocenić waszą osobowość nie na podstawie waszego zdjęcia, ale na podstawie interakcji z wami przez 8 godzin dziennie, czyli tam pracujecie przez ostatnich kilka lat. Tylko ze zdjęcia waszej twarzy. Dobra, i znowu nie jest to coś, co się dzieje tylko w laboratorium, tylko macie na przykład Microsoft Cognitive Services, ale jest cała masa innych takich online'owych APIs, które pozwalają wam wysłać zdjęcie i dostać z powrotem psychologiczny profil. No i co z tego? Takie jest pytanie. Odpowiedź jest taka, że jak nie byliście w śpiączce przez kilka ostatnich lat, to wiecie, co z tego. Oczywiście firmy, rządy, instytucje, politycy wykorzystują wiedzę o waszych osobowości i innych intymnych cechach do tego, żeby was sobie tutaj profilować. Nawet Marek musiał się ubrać w garnitur i polecieć na drugą stronę kontynentu, żeby się wytłumaczyć, co to się dzieje z tym Facebookiem. I Marek tam oczywiście powiedział, że on w ogóle nie miał pojęcia, że jak to jest możliwe, że te cechy psychologiczne można sobie tak określić na podstawie facebookowych lajków. No w ogóle był zszokowany, zapominając o tym, że to jest przecież biznes model Facebooka. Że sobie patrzy na wasze zachowanie algorytm na Facebooku, stara się was lepiej poznać, a potem wam daje reklamy takie, żeby jak najwięcej na tych reklamach zarobić. Nie mówiąc już o tym, że technologia wykorzystana przez Cambridge Analytica w 2016 roku była opatentowana przez Facebooka w roku 2012, zanim ta firma jeszcze w ogóle, zanim ze szkoły średniej ci założyciele jej jeszcze nie wyszli w tamtym czasie. Dobra, pytanie jest takie, czy to psychologiczne profilowanie działa? Powiem wam od razu, że działa, nie będziemy tu przy tym rozmawiali dużo, ale pokażę wam taki wykres tutaj, zobaczcie. Jak pokażemy reklamę ekstrowertyczną ekstrowertykom, to mamy 80% więcej conversion rate, czyli 80% więcej kupi nam w tym wypadku kosmetyki. Ja tutaj nie promowałem żadnych polityków, tylko promowałem różne szminki i tak dalej na Facebooku. Nie jest to laboratoryjny eksperyment, tylko prawdziwy eksperyment na Facebooku, gdzie sprzedawaliśmy ludziom kosmetyki. Oni te kosmetyki naprawdę za nie zapłacili, naprawdę za nie je dostali i była tylko taka manipulacja, że pokazaliśmy introwertykom albo introwertyczne, albo ekstrowertyczne reklamy i odwrotnie. I możecie zobaczyć, jak wielki jest wzrost. 80% to znaczy,
że zamiast wydawać $1,000,000 na reklamę w internecie, możecie wydać 500,000 i mieć prawie taki sam efekt. Więc jest to zmiana bardzo duża. Dobra, i ostatnie kilka slajdów, bardzo przepraszam. Koniec prywatności. Jak powiedziałem na początku, nie jestem w tego wcale zadowolony, ale okazuje się, że spędzamy więcej czasu w internecie, zostawiamy więcej śladów cyfrowych, ciężarówkami je teraz trzeba wozić. Z drugiej strony algorytmy stają się dużo dokładniejsze, żeby te ślady cyfrowe przekształcać w dokładne predykcje na temat naszych intymnych cech. Skutek jest tego taki, koniec prywatności. Jak to mówię, to ludzie mówią, no tak, ale przecież jak tylko rząd da nam prawo, żebyśmy te swoje dane chronili, to na pewno będziemy sobie mogli je chronić. No to najpierw rządy się muszą nauczyć swoje dane sobie chronić. Dlaczego wam się wydaje, że jak rządy nie mogą danych chronić, to nagle my tutaj w tej sali będziemy mieli wystarczającą ilość wiedzy i pieniędzy i czasu, żeby te swoje dane skutecznie ochronić, nie mówiąc już o tym, że nawet jak się wam udałoby te dane ochronić skutecznie, jak mielibyście pełne prawo do kontroli nad swoimi danymi, to i tak będziecie się z nimi dzielić, bo jak się nie będziecie nimi dzielić, to nam cała masa technologii przestanie działać. Jakby się wam udało korzystać z Google Maps, z nawigacji, bez dzielenia się swoją lokalizacją geograficzną, to przede wszystkim to byłoby bardzo trudne technologicznie, żeby was nawigować, nie wiedząc, gdzie jesteście. Po drugie, no musiałyby firmy naprawdę bardzo nie chcieć tego widzieć, bo to przecież jest widoczne po prostu nawet z jakich wież korzystać, jak macie tego swojego smartfona. A po trzecie, jakby się to wam udało zrobić, to byście jeździli po prostu na plecach tych wszystkich ludzi, którzy tego nie chowają. Bo żeby Google Maps działało, to musi wiedzieć, gdzie są ludzie, bo musi wiedzieć, gdzie jest po prostu korek, jakie ludzie używają drogi i tak dalej. Więc nie ma możliwości, żeby ta technologia działała bez dzielenia się danymi. Nie mówiąc już, że nawet jakbyście dali za wygraną i tego zamknęlibyśmy te Google Maps i byśmy wrócili do map papierowych, to i tak narcyzi jesteśmy wszyscy tacy, że przecież byśmy się tymi danymi dzielili zupełnie dobrowolnie na Facebookach, Twitterach i tak dalej. No i teraz oczywiście wielkie pytanie jest, co z tego? Ostatnie dwa slajdy. Co z tego? No może po prostu będziemy mieli jakąś Cambridge Analytica i jakoś to przeżyjemy. Nie tak szybko, nie tak prędko. Macie tutaj dwa zdjęcia stworzone ze 100 osób każde, 100 mężczyzn każde i ci mężczyźni różnią się pod względem ważnej cechy psychodemograficznej. Czy możecie stwierdzić, co to za cecha? Sumienność. Nie, chyba nie. Wykształcenia, orientacja seksualna, dziękuję bardzo. Mamy tutaj 100 gejów i 100 osób heteroseksualnych, dziękuję. I oczywiście, tak jak w przypadku Forresta Gumpa, zobaczcie, tutaj widać troszeczkę gejów, widać troszeczkę okularów, tutaj widać trochę więcej brody u osób heteroseksualnych, to nie znaczy, że każda osoba heteroseksualna ma brodę. To jest tak z Forrestem Gumpem, jest malutka różnica, może 1-2% więcej szansy, ale jak się tych 100 zdjęć ze sobą uśredni, to nagle takie małe zmiany, one wtedy wychodzą na wierzch. Dlatego osoby, jak pokażecie zdjęcie osoby geja i osoby heteroseksualnej ludziom, to są lepsi niż rzut monetą, ale ta dokładność jest 55%, 54-55%, więc niedużo lepsza niż rzut monetą. Komputer na podstawie jednego zdjęcia jest w stanie osiągnąć powyżej 80% dokładności, powyżej 90% dokładności w przypadku 5 zdjęć. To jest porównywalna dokładność z dokładnością mamogramu przy wykrywaniu raka piersi. Jest to bardzo wysoka dokładność. I jeżeli połączymy sobie tą dokładność z tą mapą, która pokazuje wam, w jakim kraju rząd i społeczeństwo was bardzo chętnie zabije za to, że jesteście nieheteroseksualni, pokazuje, że utrata prywatności, która w naszym szczęśliwym, polskim, wolnym kraju może będzie skutkowała troszkę niewygodną reklamą w internecie, dla wielu ludzi na świecie jest sprawą życia i śmierci. Dlatego ja chciałbym, a co więcej, wspomnę tylko, to, że można przewidzieć seksualność na podstawie twarzy, to w ogóle można powiedzieć, nie ma żadnego znaczenia, dlatego że można ją też przewidzieć na podstawie waszych lajków i waszej search history i waszego historii stron internetowych i tak dalej. Z dużo większą dokładnością i dużo łatwiej.
I trudno sobie wyobrazić dzisiaj, żeby nagle 7% społeczeństwa przestało korzystać z wyszukiwarki Google'a, żeby ochronić swoją prywatność. Więc ostatni slajd. Tornado. Wszyscy się tu możemy zgodzić w tej sali, że powinniśmy trąby powietrzne zdelegalizować. I zobaczymy, co się stanie. Nadal będą przychodziły trąby powietrzne, więc zamiast starać się zdelegalizować trąby powietrzne i zdelegalizować inwazję prywatności, czego się zrobić po prostu nie da, powinniśmy raczej się zacząć zastanawiać nad tym, jak się upewnić, że w naszym nowym świecie postprywatności, jak zorganizować sobie to społeczeństwo i prawo, żeby to nasze postprywatności życie nadal było bezpieczne, miłe i przyjemne. I to może stawimy dalej na dyskusję potem. Dzięki. Tak, tak. Proszę Państwa, mamy kolejnego prelegenta, ale mamy jeszcze chwileczkę takiej tutaj przerwy technicznej. Ja nie jestem algorytmem, ale spróbuję na podstawie wyrazu Państwa twarzy odczytać. Ktoś z Państwa chciałby zadać jakieś szybkie pytanie w międzyczasie. Jeśli ktoś z Państwa chciałby, to oczywiście zachęcam. Tam była, przepraszam, ale Ty pewnie będziesz miał okazję, bo zawsze zadajesz sensowne pytania. Proszę bardzo. Dzień dobry. Ja bym chciała powiedzieć, że po pierwsze jestem bardzo zafascynowana Pana wykładem, a po drugie mam pytanie, ponieważ właśnie powiedział Pan o predykcjach na 2025 rok i mam pytanie w związku z 5G. Czy nie uważa Pan, że wraz z rozwojem 5G nasza prywatność zostanie już całkowicie zatracona ze względu na powstawanie smart cities i tego, że nasze dane będą w chmurze i nadal nie ma jakby ochrony tych chmur? I jaki jest Pana pogląd na ten temat? Prywatność jest już skończona tak czy inaczej. Może nie każdy może do twojej twoją prywatność tutaj może cię zinwigilować, ale jeżeli ktoś jest zmotywowany do tego chociaż troszkę, to będzie to bardzo proste. Można twoje dane już dzisiaj kupić w internecie bardzo tanio. Jest cała masa różnych firm, które sprzedają takie dane z twojej karty kredytowej, z twojego profilu na Facebooku i tak dalej. Te dane często są pozyskane w sposób nielegalny, ale bardzo trudno to stwierdzić. Zobaczcie, można wyprać brudne pieniądze i nikt nie będzie wiedział, że te pieniądze są wyprane. Są na to sposoby. Pieniądze, jak się z jednego kieszeni wyjmie, to one znikają, jak się z drugiej kieszeni wkłada. Z danymi można je przekładać z kieszeni do kieszeni, kopia zostaje w starej kieszeni, można je wyprać dużo prościej. Dlatego można powiedzieć, że z praktycznego punktu widzenia już jesteśmy w tej przyszłości postprywatności. Jeszcze może jedno szybkie pytanie w międzyczasie tutaj. Oczywiście, jak najbardziej. Dobra, nie słychać mnie? Słychać mnie? Okej, dobra. To takie pytanie, Michale, ja jakiś czas temu spotkałem się w sumie chyba po twoim wykładzie na Google'u. Chciałem sprawdzić swoją osobowość właśnie na podstawie tych lajków facebookowych. Widziałem, że przez jakiś czas była aktywna taka strona, nie wiem, czy koniecznie chyba twoja, gdzie było Apply Magic Sauce, gdzie na podstawie Facebooka i Twittera można było jakby wczytać swoje dane, natomiast w tym okresie, w którym przynajmniej próbowałem, nie byłem w stanie tego zrobić, w sensie nie działało to po prostu. I czy jest ta opcja już obecnie aktywna i czy może będą jakieś bardziej zaawansowane w przyszłości? Bardzo dobre pytanie. Polecam po prostu takie firmy jak na przykład IBM Watson, czy Face++, czy Microsoft Cognitive Services. Amazon ma też takie systemy. Ja prowadziłem przez wiele lat, miałem taką platformę internetową, na której ludzie mogli po prostu swoją prywatność, swoje konto facebookowe zbadać, jak dużo ono o ludziach pokazuje. Ale jak możesz łatwo przewidzieć, Facebookowi się bardzo to nie podobało, że ja to robiłem, więc żeśmy musieli to wyłączyć któregoś dnia. Z Twittera być może. No. No to nawet nie wiedziałem. Może tak. Czyli działa. Jednak głos publiczności, że platforma dalej działa. Nie działa w ogóle. Dzięki wielkie. Jeszcze Michał będzie się udzielał w panelu dyskusyjnym. Przed nami drugi prelegent, doktor Mirosław Sopek. Ja tutaj pozwolę sobie jednak
tym razem na nieco dłuższy wstęp i dlatego, że biogram doktora Sopka jest naprawdę bardzo bogaty. No będę trochę skracał, ale to jest naprawdę niesamowite i to pokazuje, że zdarzają się takie osoby, które aktywne są również w życiu naukowym, w społeczności akademickiej, ale również i w biznesie i to na szerokim, że tak powiem, spektrum w rozmaitych obszarach, w biznesie bardzo rozmaitym. I tutaj pan dr Mirosław Sopek jest między innymi absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Tam też doktorat obronił, ale też pracował na przykład oprócz Politechniki Łódzkiej w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, czy też w Szkole Filmowej nawet w Łodzi. Natomiast przez wiele lat już, bo od 2008 roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu Mako Lab do spraw technologii. Chyba ciekawostką jest też to, że firma specjalizuje się w usługach cyfrowych dla sektora motoryzacyjnego i finansowego. Posiada oddziały zagraniczne w Paryżu, Londynie czy też w Stanach Zjednoczonych. W latach 1996-2000 pracował jako naukowiec i programista w firmie Hypecap w Kanadzie. No i obecnie jest też, od 2016 roku zarządza amerykańskim oddziałem firmy Mako Lab. Rozwija też nowatorskie rozwiązania w ramach technologii blockchain. To tak skrótowo najważniejsze chyba elementy. Zatem to będzie wykład no, osoby, która rzeczywiście ma takie bogate doświadczenia i patrzy na niektóre kwestie z różnej perspektywy, ale to, co jest chyba też i ważne podkreślenia, że tutaj będzie nutka optymizmu, dlatego że widzimy, że w tym tytule jest mowa o tym, że jest jakiś dla nas ratunek, dlatego że tytuł brzmi tak: ewolucja czy rewolucja w sieciach semantycznych, czy Tim Berners-Lee i jego Solid uratuje naszą prywatność, czy machine learning i blockchain zmienia sieć pełną znaczeń. Także witamy pana doktora Sopka. Jak ja tam jestem na takich wykładach, gdzie ktoś takie wstępy o prelegencie mówi, to sam się nudzę, więc wybaczcie. Ja chciałem tylko przeprosić, że te moje slajdy, chociaż też z perspektywy tej mojej drogi są trochę takie niektóre techniczne, one są zrobione oczywiście z szeregu prezentacji bardzo technicznych i starałem się tutaj uniknąć. Właściwie jeden slajd jest taki, że trzeba będzie go pominąć. Natomiast ja chciałem powiedzieć główny motyw, o co chodzi. I to jest jeszcze tak, że jak jechałem, to nie wiedziałem jeszcze, że będzie taki motyw. Dopiero jak słyszałem twój wykład, słuchaj, to normalnie mówię, no to jest dobre, tak? Bo ja chcę mianowicie powiedzieć, że istnieje nadzieja, tak? Że istnieje sposób, a co więcej, sposób to mało, że istnieją ludzie, tak? I to tacy wielcy ludzie, którzy wierzą, że można prywatność ochronić. Jakby centralnym punktem mojego dzisiejszego wykładu dla was jest to, co robi osobowość niesamowita. Za chwilę do niej tutaj dojdziemy. Tam Sir Tim Berners-Lee, tak? Nie wiem, właśnie tak zawsze mam taką pokusę. Szczerze, kto na tej sali nie wie, kim jest Tim Berners-Lee? No właśnie, dużo. To ja powiem, będzie to, jak innych rzeczy tutaj nie wyniesiemy z mojego wykładu, to mój guru, idol i być może partner niedługo w biznesie też, bo tam coś skombinujemy z jego firmą, to będzie wielkie, że będziecie mogli jego znać. Ale przejdźmy do rzeczy. Rzeczywiście temat taki trochę długi, więc ja może powiem, w czym on jest zanurzony. On jest zanurzony w takim działaniu, które się nazywa Semantic Web, tak? Sieć semantyczna po polsku, czasami zwany Web of Data, czasami zwany Web 3.0. Ja sobie stanę tutaj, to nie będę musiał tak się tam przechylać, tak? Ja kiedyś nazwałem go siecią pełną znaczeń, zresztą nie tylko ja, w Polsce kilka osób też tak to nazwało. Otóż sieć pełna znaczeń, jeśli już tak powiemy, jest właściwie historią jest dokonaniem jednego człowieka, właśnie owego Tim Berners-Lee. Ale teraz jego sława i to, dlaczego on jest wielki i dlaczego, jeśli nawet tylko to wyniesiecie z dzisiejszego wykładu, kim on jest, to jest dużo. Proszę Państwa, to jest dlatego, że to jest człowiek, który stworzył web www, tak jak my je znamy. To jest ta słynna historia, 1989 rok, CERN,
angielski inżynier, dosłownie inżynier, nawet nie jakiś wielki naukowiec, po prostu tworzy podwaliny pod serwery webowe, pod protokół HTTP, pod protokół HTML. I to jest w 1989 roku, tak? Szczególnie to podkreślam, tak? Ja w 89 założyłem Macolab, a w 89 odzyskaliśmy wolność, tak? Także to jest naprawdę niedługo, tak? My już zapominamy, tak? Że to jest tak niedługo. I co się okazuje? Otóż ten człowiek niewiele później, w 2001 roku, a tak naprawdę w 2006, to powiem dlaczego później, tworzy podwaliny pod zupełnie coś nowego, pod właśnie coś, co już wtedy nazwał Semantic Web i stworzył to jednym rzeczą, artykułem w Scientific American. Tak, tak po prostu. To się bardzo długo wylęgało, jak za chwilę powiem. Ja te slajdy potem mogę tutaj przez organizatorów udostępnić. Ten link TED Talk działa. Fenomenalny, jeden z najlepszych TED Talk, jaki w historii widziałem, polecam bardzo, tak? No ale teraz przejdźmy do tego, żebyście zrozumieli, czym jest ten Semantic Web. Więc najpierw, czym jest zwykły web, tak jak go znamy? No to jest to, co widzicie, tak? To jest po prostu połączona hyperlinkami, czyli linkami sieć dokumentów, obrazków, filmów, whatever, tak? I wiemy, że tak jest. Sieć od 1989 roku, a więc 31 lat, bardzo młoda, tak? 31 lat zaledwie, a tak zmieniło wszystko. 11 250 dni, tak? Żeby sobie to uświadomić. Jest naprawdę czymś, co zrewolucjonizowało cały świat, ale od tamtego czasu do dzisiaj mieliśmy przynajmniej jedną znaczącą rewolucję, o której, Michał, mówiłeś bardzo dużo, tak? No bo Facebook ją rozpoczął, tak? Social, tak? Czyli Web 2.0, który tak naprawdę technicznie był możliwy przez powiedzenie, że web jest read-write, tak? Czyli że można do niego pisać również, tak? Te lajki robić, to jest między innymi to. I to jest coś, co datujemy od początku, od launchu Facebooka w 2004 roku, a więc możemy powiedzieć, że ma 16 lat zaledwie, tak? I 5798 dni. Równolegle do tego, po stronie takich ludzi, którzy są bardziej techniczni, czemu to nie działa? O, teraz. Jest druga emanacja Web 2.0, to jest Web API, tak? Web APIs, czyli funkcje webowe. Nie będę o tym za dużo mówił, ale to jest niemal równoległe do tego weba socjalnego, a właściwie go nawet umożliwia technicznie. I to datujemy na 14 lat od powstania takiego indeksu Programmable Web API i to jest też bardzo ciekawe, bo to właściwie jest tło technologiczne tych wszystkich innych wynalazków. I wreszcie, jakby na tle tego wszystkiego, Tim Berners-Lee proponuje w 2006 roku po raz drugi ideę Semantic Web. I na czym ona polega? Jest otóż szalenie prosta, jak wszystko u Tim Berners-Lee. Otóż on mówi tak, słuchajcie, zastąpmy linki, które mamy, które są głupie, tak? Link dzisiaj wskazuje adres docelowy. I nic nie mówi więcej, tak? On tylko mówi, gdzie w sieci to jest, tak? Jak tam jest napisane coś po ludzku, no to okej, tak? Ale to nie musi wcale być, żeby działało. To nie jest integralna część linku, tak? Zastąpmy to mądrzejszymi linkami. Ponadto zasoby, tak? Czyli strony internetowe, obrazki i tak dalej. Zastąpmy czymś, co bierzemy z logiki. Zastąpmy pojęciami. Zastąpmy klasami, tak? Typami. A więc zastąpmy to pewną inteligentną warstwą. I tak powstał właśnie najpierw ta idea zastąpienia linków linkami, które już nie są wskazujące mi na coś zupełnie w sposób głupi, tylko mówią has people, sama jakaś organizacja, tak, ma jakichś ludzi i tak dalej, tak. Ponadto, te zasoby, które były ślepe, tak, nie bardzo wiedzieliśmy, jakie to są zasoby w standardowej sieci, one dostają typy, a więc są jakby można powiedzieć typowane, i nie ma już anonimowości, ale w innym sensie, tak, tych zasobów, one mają swoje klasyfikacje, tak. Tym wszystkim nadaje znaczenie pewien taki twór, który jest bardzo ładnie nazwany, ja bardzo lubię tę nazwę, bo sam trochę się filozofią interesowałem, a mianowicie ontologia, tak. Tylko to nie jest ontologia filozoficzna, taką jak tworzył Kant, Husserl, Roman Ingarden i inni, tak? Tylko jest to ontologia techniczna. Jest to właściwie, można powiedzieć, jakby dokument, tak? Który formalnie definiuje relacje pomiędzy typami. A więc jeżeli mamy te już nowe linki w tej sieci semantycznej i nowe typy danych, to znaczenie, stąd ta sieć pełna znaczeń, jest nadawane przez ontologię. To jest bardzo proste, to jest plik, w którym po prostu piszę
tylko że językiem logiki, tak? To jest tak zwana logika deskryptywna, nie chcę wchodzić w szczegóły techniczne, tak? Co to znaczy w tym wypadku offers, co to znaczy has point of sale i tak dalej, tak? I teraz tak, gdzie to możemy zobaczyć, bo bardzo wielu ludzi, którzy się z tym styka, no dobra, to są jakieś fantazje, tak? IT albo jakichś naukowców. Otóż właśnie nie. To jest bardzo świeży z tego roku taki cloud, który pokazuje najważniejsze pojęcia, które w przestrzeni publicznej działają, a które są z Semantic Web. I może nie wszystkie są Państwu znane, ale no, co to jest bioinformatyka, nie muszę mówić, tak? To jest bardzo silnie semantic. Co to jest Knowledge Graph, tak? To za chwilę wręcz pokażę. Co to jest DBpedia, to też pewnie Państwo wiecie, to jest bazoda, nowa wersja Wikipedii, tak? Co Wikidata, to jest Wikipedia dla danych, tak? Więc już to jest, tak? Może nie tak na popularne jak Facebook, ale to już jest. Notabene Facebook ma Open Graph w środku, który łączy te wszystkie zasoby razem i to też jest semantic, tak? I teraz zobaczcie, Knowledge Graph. To, co macie tutaj po prawej stronie, wasz uniwersytet, tak po prostu dzisiaj, jak napiszemy SWPS Warszawa, to dostajemy to. Otóż ta informacja, mimo że tu pisze Wikipedia, nie jest z Wikipedii. To jest, znaczy pierwotnie tak, ale to jest tak, że Google utworzył gigantyczny Knowledge Graph, czyli wielką, gigantyczną sieć grafową, właśnie tak, jak ją przed chwilką pokazałem Państwu, z danych z Wikipedii, z różnych innych źródeł, bo to tutaj akurat Wikipedia, tak? Jesteście w Wikipedii, no to jest to najprostsze i najbardziej rzetelne źródło informacji, ale mogą być inne źródła. I ten Knowledge Graph to jest coś, co w ogóle Google kupił, kupując firmę Freebase, bodajże w 2013 roku chyba ich kupili, i zintegrował tak, że pojawiły nam się po prostu takie rzeczy. To oczywiście mogą być również pojęcia naukowe, tak, nie tylko osoby, wszystko. Tak? Zresztą nie muszę tego reklamować, znacie to wszyscy, w Google to jest. Tak? Jak trafiamy jakieś pojęcie, to mamy tenże Knowledge Graph. Tak? A więc to jest taka emanacja semantyki, która jest bardzo ważna. Jest druga, która jest jeszcze bardziej popularna. Ona właściwie jest najbardziej popularna. Ta statystyka mówi, że ma najwyższy count tutaj w tym cloudzie. Schema.org jest zupełnie mało znana, także nawet nie pytam, kto jej zna, czy nie zna, bo nikt jej nie zna na ogół, tak? A jest bardzo ciekawą rzeczą. Może jak ktoś z was zetknął się z tak zwaną techniką SEO, tak? Czyli wynoszenia strony na powierzchnię, żeby ona była lepiej widoczna, tak? Pozycjonowanie tak zwane, tak? Otóż od pewnego czasu pozycjonowanie klasyczne przez te tam wszystkie keywordy i tak dalej już nie działa. Ci, którzy w tym biznesie siedzą albo mają swoje strony i wynosili, to wiedzą, że to de facto już nie działa, tak? Co działa mocno? Działa właśnie umieszczenie w stronie tejże schemy, jak my tutaj po polsku mówimy. To, co tu widzicie, to jest nic innego, tylko ten graf, który tam pokazywałem, zapisany w JSON-ie. Po prostu, tak? No to formalnie jest JSON LD, to nie ma znaczenia, w JSON. I on zapisuje obok tego, co widzimy na stronie, informacje semantyczne właśnie, co w tej stronie jest, o czym ona jest, jakie tam są produkty, jeśli są produkty, jakie są samochody i tak dalej. I to tworzy gigantyczny graf, który już jest zamontowany w dobrze zrobionej stronie. Te grafy są. Właściwie jest to obowiązek dzisiaj webmastera dobrego, dodawać schemę, ponieważ to daje tak naprawdę pewność dobrej widoczności. Sama schema jest słownikiem, jest ontologią właśnie, tak? Jest tym takim wielkim czymś, które tutaj po prostu definiuje te wszystkie typy. I tutaj Państwo widzicie, że mamy tam zdefiniowaną osobę, organizację, miejsce, creative work, intangible, czyli coś niedotykalnego, tak? Na przykład prawa autorskie, akcje, medical entity, event i tak dalej, i tak dalej. Ja muszę przyznać, że mam tutaj szczególną przyjemność pochwalić się Państwu, bo mam swoją własną kontrybucję do schemy. Znaczy nie tylko moją, tak? Ja zarządzałem zespołem międzynarodowym, który zbudował auto schema.org, tak? Czyli po prostu rozszerzenie dla samochodów, opis aut. Stąd te nasze automotive, tak jak tutaj Pan mówił. A później po roku zostałem gdzieś tam porwany przez jakiś bank amerykański, zbudowałem FIBO schema.org, to jest Financial Industry Business Ontology, taka finansowa schema, tak? Czyli opis produktów finansowych, tak? Po prostu. I też to jest ciekawe, bo core tego zespołu w Polsce, część u mnie w firmie w Łodzi, część na Kulu w Lublinie, tak? Bardzo tacy wybitni ludzie tam są od filozofii, jak może niektórzy wiedzą, więc bardzo ciekawa historia, plus wybitne osoby z Niemiec i z Wielkiej Brytanii. No i na koniec ja powiem, że ten Semantic Web jest również obecny w sci-fi, tak? Ktoś czytał może to?
no super, tak. Świetna książka, prawda? Trylogia WWW. Jest to książka, w której autor spekuluje, że na skutek danych, które są w sieci, powstanie samodzielnie sztuczna inteligencja, tak? Taka po prostu, taka inteligencja. Oczywiście, jak on tam spekuluje, to zostawmy, ale co ciekawe, ja to czytałem i tak mówię, kurczę, on musiał coś z tym teamem. No i oczywiście gdzieś znalazłem na jego blogu jak najbardziej, że on się odnosi do niego i w ogóle część motywacji, tak? Także nawet mamy takie również konotacje. A więc jeszcze raz, obok tej sieci web, obok sieci social, tak, która jest web 2.0, jest troszeczkę taka schowana sieć semantyczna, sieć znaczeń. Nie do końca jeszcze powszechna, ale bardzo mocna. I jej autorem niewątpliwie jest Tim Berners-Lee. I teraz, proszę Państwa, ten centralny punkt, który powiedziałem, że może będzie tą nadzieją w dzisiejszym spotkaniu. Tam potem jeszcze o machine learning trochę powiem na koniec. To też może będzie również ciekawe dla Was, że tam też jest troszeczkę jasnego światła. Otóż Tim Berners-Lee niedawno, aha, w ogóle tak, jeszcze troszkę o nim, tak, więc stworzył, tak, ten web w CERN, potem stworzył Semantic Web i właściwie do końca 2017 roku był nieustannie dyrektorem W3C, tak, to jest takie W3, to jest konsorcjum, które daje standardy w sieci. Jak macie standard, jak zapisać coś w sieci, to szukacie na W3C, tak? Tam są wszystkie możliwe standardy, dzięki którym internet się rozwija w sposób taki, jaki się rozwija. I on był dyrektorem. No i co się stało? Otóż stało się, i to nawiązanie znowu do twojego wykładu, on przeżył prawdziwy szok, autentycznie, ja słyszałem jego wystąpienie gdzieś, Cambridge Analytica, tak? Znaczy on uważał, że skandal Cambridge Analytica i trochę to, co pokazujesz ogólnie, tak? To jest takie pójście z tą technologią, którą on stworzył, które absolutnie, nawet do tego stopnia, że użył takiego stwierdzenia, gdyby wiedział, że tak pójdzie, to nie wie, co by to stworzył, tak? Po prostu, tak? Że to jest za daleko, tak? I teraz, jeżeli do tego dodamy, co mówiłeś, jeszcze w to, co wiemy, tak? O fejkach, trollach i sztucznej inteligencji wykorzystywanej wprost do tego, żeby manipulować tym, tak? No to mamy, i wszyscy to wiemy, tak? On jest Brytyjczykiem, oczywiście jak będę był dyrektorem, to był w MIT, tak? I z profesorem też w MIT notabene chyba, tak? Tim Berners-Lee, z tego co pamiętam. No to on w Wielkiej Brytanii miał do czynienia z tym słynnym raportem wywiadu, tak? Który pokazał, jaki jest gigantyczny wpływ właśnie tego typu mechanizmów, metod i tak dalej na to, co zachodzi teraz, czyli Brexit, tak? Na przykład, tak? To nie ma w ogóle, znaczy nie ma wątpliwości, tak? Jak się to zobaczy, tak? Liczbowo, tak, że jaki jest tam wpływ, tak, tego wszystkiego. Więc Tim był zdegustowany i zrobił coś absolutnie niezwykłego, ale zanim to coś niezwykłego zrobił, co ja właśnie tutaj trochę antycypowałem, tak, bo zobaczcie, to już, zresztą notabene fantastyczny autor, David Weinberger, jeszcze będzie trochę o nim dzisiaj, powiedział, że ojciec WWW planuje odebrać sieć od Facebooka i Google'a, tak, i zwrócić nam. Zaraz zobaczycie, jak on chce to zrobić, bo to jest bardzo konkretne. Więc najpierw, zaczął w 2009 roku, a więc bardzo wcześnie, już zanim to wszystko stało się startupem i tak dalej, zaczął od napisania czegoś takiego społecznie świadoma chmura, tak? Taki artykuł techniczny, bardzo techniczny artykuł, potem jeszcze drugi techniczny, read, write, link, data, już też nie będę mówił, w każdym razie techniczne podwaliny, czym by mogły być, jak można by wykorzystać współczesne protokoły, zostawmy je, bo to technikalia, tak? Do tego, żeby stworzyć takie rozwiązanie, które zapewni, odda nam prywatność, tak? I to ostatecznie zaowocowało tym, że ten człowiek w wieku 64 lat, co muszę powiedzieć, jest niesamowitą dla mnie motywacją, bo on zrobił startup w wieku 64 lat, a ja mój pierwszy, no drugi startup w Stanach zrobiłem, jak miałem 59 lat, tak? Więc jak mam czasami stres i deprechę, mówię, kurczę, nic mi nie wychodzi, to mówię, nie, Tim to robi, jest 5 lat starszy, to jest, znaczy, że ja nie jestem taki zły, tak? Więc mogę też walczyć, więc dla mnie to osobiście jest to niesamowita rzecz. Teraz notabene moja firma stara się, już właściwie jest po kilku przejściach takich, do zostania oficjalnym partnerem tego InRapta, a więc to jest startup, który on stworzył, żeby zbudować ideę prywatności w sieci. Nie poprzez uniwersytet, nie poprzez W3C, tak? Tylko przez startup. Ma finansowanie już, tam mam znajomych w tej firmie,
20 milionów dolarów już podniósł, tak? I to już jest seria A, także seed miał chyba milion od wizy, zdaje się. Także niesamowite też rzeczy, jeśli chodzi o te budowanie po prostu tego wszystkiego strony finansowej, tak? I teraz czym jest ta inicjatywa? Po pierwsze nazywa się SOLID, Social Linked Data, tak? Czyli społeczne powiązane dane. I tak najpierw kilka takich haseł, tak, zanim przejdę do konkretnego pokazania. Nawet jak to będzie trochę techniczne, to postaram się powiedzieć to prosto. Więc przede wszystkim jest to projekt open source, którego celem jest oddanie wam wpływu na sieć, tak, po prostu. Po drugie, on zmienia radykalnie model, w którym my oddajemy nasze personalne dane Facebookowi, Google'owi i tak dalej. Dzięki którym potem to, co opowiadałeś, jest możliwe, tak? No bo tak między Bogiem a prawdą. To, co powiedziałeś, jest prawda, wszystko to wierzymy, ale to jest możliwe dlatego, że Facebook ma te dane, tak? Jakby ich nie miał, tak? Albo miałby ograniczone, to dużo mniej można by z tego zrobić, tak? To można bardzo łatwo pokazać, że warunkiem do tego jest posiadanie tych danych, tak? I teraz pytanie, jakie i tak dalej, no to za chwilę, tak? Po drugie jest to platforma, która wyłącznie korzysta z rozwiązania, które są dzisiaj w sieci obecne. Tu nawet u niego w tym sformułowaniu nie ma blockchaina jeszcze, tak? Bo po prostu nie to, że nie lubi czy nie docenia, tylko mówi to, naprawdę próbuje budować tak, żeby to były zupełnie podstawowe, proste technologie, zaraz zobaczycie, jak mówię, jakie. Pryncypium podstawowe to jest taka personalne zarządzanie danymi, tak, danymi, personalne wzbogacanie się poprzez własne dane i kontrolę nad tym, jakim aplikacjom i komu udostępniamy i jak i po co. Tak? I teraz. Jak on to zamierza zrobić? Więc pierwsza fundamentalna fundacja, fundamentalny fundament, jeśli tak mogę powiedzieć, to jest identyfikacja, tak? Otóż to jest coś bardzo, bardzo trudnego. To jest coś strasznie trudnego. Ja nie chcę teraz wchodzić, ja mam startup w Stanach pod nazwą LEI.info dla identyfikacji dla firm, tak? I ja nie wiem, czy ten startup mi się w ogóle uda, tak? Bo to jest naprawdę ekstremalnie trudne. Trudne dlatego, że jeżeli mamy wyważyć pomiędzy prywatnością albo w wypadku firm konfidencjalnością naszego biznesu, tak, a otwartością cyfrową, to nie wiadomo, gdzie postawić granicę, tak, po prostu. I to Digital ID, tak, które identyfikuje nas, jest bardzo trudnym problemem. Tim zaproponował pewne rozwiązanie, które, znaczy ja powiem tak, osobiście uważam, że istnieją lepsze, ale nie chcę o nich mówić, ono jest bardzo dobre. Na czym ono polega? Bardzo proste rozwiązanie. Otóż mówi tak, każdy może sobie stworzyć dzisiaj swoje ID, jeśli jest wystarczająca infrastruktura. Czyli jeżeli mamy serwery i on właśnie takie tworzy, to są te serwery Solid, w których ja mogę podejść i powiedzieć na przykład, że ja jestem InRapt jakiś tam taki / Mirek Sopek, tak? Jeśli tam nie było takiego Mirka Sopka, to w tym momencie ja sobie mogę to tworzyć. Ale to nie tak jak konto w Facebooku, w Twitterze i tak dalej, bo tutaj jest więcej. Ja do tego dodaję wszystko to, co o sobie pozwalam powiedzieć, tak? Czyli te takie dane, które uważam za dobre. Mało tego, mogę robić moją osobowość tą prawdziwą, mogę robić moją osobowość taką inną, tak? Mogę tworzyć swoje osobowości. Tu nie ma żadnego problemu, jak tworzę dualne, tak, osobowości po to, żeby nie ujawniać tej pierwszej. Piszę to znowu semantycznie, bo to jest właśnie powiązane z tym czymś. I co najważniejsze, i to jest ten clue jego pomysłu, podpisuję to podpisem cyfrowym. Tak? A jak podpisuję to podpisem cyfrowym, to jest kilka efektów. Tak? Nie można tego tak łatwo zamazać, można zawsze zbadać, tak, że to jest prawdziwe. I co więcej, ja mogę tym ID się autentykować. Tak? Ja mogę przestać używać mojego loginu do Facebooka, tak? Mail, to ja mogę używać Web ID, tak, do tego. Więc identyfikacja to jest pierwszy fundament Solida. I to jest jedno, też za dużo nie mogę powiedzieć, no siedzę w tym, jak Państwu mówiłem, mocno w tych firmach, jest takie pojęcie dzisiaj fantastyczne dla identyfikacji, jakby ktoś się interesował, to jest i dla ludzi, i dla firm, nazywa się Self-Sovereign Identity, tak, czyli samozarządzalna identyfikacja, tak? Identyfikacja, którą sam zarządzam, tak? I to self-sovereign identity jest dzisiaj bardzo rozwinięte, jest wiele już firm, startupów i nie tylko, które to oferują. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa, ale ważniejsza rzecz druga, tak? Pod po polsku kapsułka. Otóż centralnym pomysłem Tima Berners-Lee jest taki, jest coś takiego. Jak ja mam jakieś dane o sobie, tak? Moich przyjaciół, cokolwiek by to nie było, zdjęcia, wszystko, co tu badało, tak, moje ścieżki i tak dalej, to ja te moje dane nie oddaję
tej jego koncepcji, Facebookowi, Google'owi i tak dalej, tylko ja trzymam w tej kapsułce, w tym podzie. I ta firma jego, InRapt, robi, tak, rozwiązania, które tymi kapsułkami są. Oni są twórcą standardu oprogramowania i tego wszystkiego. To jest ich w ogóle pomysł na biznes, tak? To jest wszystko open source, dają to wszystko za darmo, ale to jest to, tak? I teraz w tej kapsułce mamy klasyczne pliki, tak? Zdjęcia, filmy, cokolwiek, ale mamy również ten link data, tak? Właśnie tą semantykę. A ta semantyka mówi, jak to jest ze sobą powiązane. I co najważniejsze, ta semantyka mówi, co komu pozwalam udostępnić, tak? I jak. I to jest tak sprytnie pomyślane poprzez różne te webowe technologie, właśnie web API i tak dalej, że to nie jest tak, że jak ja komuś udostępnię, to znaczy, że on ktoś ma. On ma dostęp w tym celu i w tym momencie, w którym ja daję, ale wcale nie musi i nie zawsze może kopiować. Jak to się robi? Kryptografia. Nie chcę też w to wchodzić, tak? Ale są takie pojęcia kryptograficzne jak zero knowledge proof, tak? Czyli my, że możemy udowodnić, że coś mamy, wcale nie ujawniając, że to mamy, tak? Znaczy inaczej, wcale nie ujawniając, co to jest, tak? Ja mogę dzisiaj stworzyć twierdzenie o sobie, masę rzeczy powiedzieć o swojej prywatności i państwo możecie wiedzieć, spadać, że ja mówię prawdę. Ale nie będziecie widzieć, co ja mam, tak? I to jest cała niesamowita taka historia, która za tymi danymi jest możliwa. To akurat jest ta kryptograficzna część tego pomysłu. No i teraz tak, idea jest taka, aby te kapsułki po prostu były dla ludzi, organizacji, tak, czy też innych bytów, tak, one mogą być na przykład dla samochodów jeżdżących, tak, nad kapsułkami, absolutną kontrolę, gdzie one są, jak one są hostowane i kto ma do nich dostęp, w jakim momencie, w jakim trybie i wszystko, co dalej, ma ten, który jest właścicielem tej kapsułki, tak. I naprawdę więcej technologii nie chcę, tak, bo musiałbym tu północy, tak, jak to jest możliwe. Wierzcie, jest możliwe i mogę udowodnić, jak ktoś chce, to w innych okolicznościach, tak? I co one pozwalają, te kapsułki? Przede wszystkim pozwalają swobodnie przenosić, tak, się pomiędzy różnymi serwisami. Ja mogę wziąć moją kapsułkę, przenieść do innego serwisu społecznościowego, tak? Mogę używać dane cross, czyli wśród różnych serwisów, tak? Mogę łączyć się z kimkolwiek innym, tak, komu pozwolę do tych danych dojść. I wreszcie mogę po prostu bardzo jasno wybierać, tak, jak ja się dzielę, tak? Czym ja się dzielę tak naprawdę, jak ja share robię. I to jest ten technologiczny startup Tima Berners-Lee. No oczywiście ja to bardzo wierzę, ja nie wiem, nikt nie wie, czy to naprawdę, tak szczerze, czy to jest przekonywujące, czy tak średnio? Bardzo przekonujące. Bardzo chciałbym wiedzieć. Okej. Słuchajcie, tak, no... Tim jest niesamowity, jak możecie posłuchać, on też pewnie tak wierzy, ale ma poczucie, tak, że jest rzeczywistość, której czasami się nie ogarnia. Natomiast robi rzeczy niezwykłe również w innej przestrzeni, takiej przestrzeni, bym to powiedział, publicznej policy. Założył w 2009 roku World Wide Web Foundation i to jest taka non-profit, która jest taką advocacy group do tego, aby internet był free i otwarty. I to jest bardzo ciekawe, jak on mówi o polityce. On nigdy nie powie, jakie on ma poglądy polityczne, po jakiej stronie stoi. To zapomnijcie. Ale on na przykład mówi takie rzeczy, tak, że nie wolno doprowadzić do cenzury w sieci. Ale jednocześnie to, co jest dzisiaj, Cambridge Analytica, fejki, trolle, tak, i tak dalej, IRA, tak, Internet Research Agency, nie powiem z jakiego kraju, tak, żeby nie było, że jestem przeciw, no to po prostu to jest tragedia internetu, tak. I teraz on próbuje takie zbudować warunki również od strony nie tylko technicznej, ale również policy, które spowodują, że może coś się w tej sprawie zmieni. I to jest najnowsza inicjatywa, listopad tego roku, Contract for VWeb. Możecie się zapisać jako szkoła, możecie się zapisać jako prywatne osoby, chyba jako firmy i uczelnie, to chyba tak na wprost. Nie wiem, jak tam z prywatnymi osobami, jako osoby, które endorse, tak, czyli popierają ten kontrakt. Bardzo ciekawa inicjatywa, ale w warstwie policy. Co oni generalnie mówią? Oni wypracowali 9 takich pryncypiów, bardzo prostych pryncypiów, tak, które powinny spełniać rządy, firmy i obywatele, tak, aby ten web był z jednej strony bez cenzury, ale z drugiej strony, żeby nie naruszał prywatności i tak dalej. No i to jest jakby, to nie koniec jeszcze, na dzisiaj nie, ja mam jeszcze czasu. Okej, okay. To tamte już są krótkie. W każdym razie to było to centralne, co chciałem powiedzieć. Trochę w odpowiedzi na twój wykład, tak? Troszeczkę, tak? Żeby pokazać, że istnieje przynajmniej ze strony technologii próba, tak? I jeszcze raz, na czym ta próba polega. Prawidłowa i inna identyfikacja niż maile, tak? I te wszystkie rzeczy.
taka bardziej kontrolowana, taka self-sovereign trochę. I druga rzecz, kapsułki, które ja mam kontrolę, tak? Tak bardzo prosto to powiedzieć. Czy to się nam uda? Zobaczymy. Natomiast ja jeszcze dzisiaj chciałem powiedzieć troszeczkę o tym, że ten Semantic Web ma flirt z taką technologią, o której wszyscy mówią i to różnie, tak? Blockchain, tak? Żeby nie za dużo o tym blockchainie, bo te 5 minut by nie dało rady, tak? To ja tylko powiem moją własną, sam to wymyśliłem, metaforę, co to jest blockchain, tak? Open data, data carved in stone, czyli otwarte dane, ale wycięte w kamieniu, tak? Czyli że nie można ich zmienić. I to uważam za taką, nie będę tam za długo wyjaśniał, ale za taką bardzo ważną rzecz, nie kryptowaluty, tak właśnie, tylko właśnie to. Tak naprawdę to zjawisko nie jest czysto techniczne, to jest zjawisko owszem i techniczne i to jest wtedy masywnie dystrybucyjna baza danych, tak jak tam ludzie mówią, ale to jest również biznesowe zjawisko, a więc zdecentralizowane medium wymiany wartości, tak, tutaj wpisują się kryptowaluty, tokeny i to wszystko, co to całe szaleństwo, jak również prawo, tak, a więc nowa metoda do zawierania kontraktów bez potrzeby pośredników, tak, także to jest bardzo interesujące zjawisko. Natomiast mamy takie zjawiska, love story, horror story, tak, to jest przepiękny artykuł Wired, jak tak wygooglujecie, to znajdziecie bez problemów, radzę poczytać, to jest pokazanie, jak fantastyczna inicjatywa, fantastyczni, uczciwi ludzie, bo znam nie ich osobiście, ale kogoś, kto ich zna osobiście, oboje, którzy to założyli, para, tak, jeden Francuz, Amerykanka, niesłychanie uczciwi ludzie, założyli firmę Tezos i to był największy scam, tak, największy po prostu fuck up w sieci blockchainowej, tak? 580 milionów dolarów wyparowało, czy jakaś taka kwota, coś takiego, nie? No więc właśnie, to naprawdę do dzisiaj istnieje, tak? Ale więc ja nie chcę o te tematach wchodzić, ale chciałem coś takiego powiedzieć, że są ludzie i do nich my się zaliczamy, nie tylko my, jest kilka firm na świecie, które to robi, które uważają, że jakby się powiązało pewnym flirtem, małżeństwem, jak to tam zwał, tak zwał, Semantic Web z tym blockchainem, to wychodzą z tego bardzo interesujące nowe rzeczy, tak? I ponieważ czas mi nie pozwoli, to ja pominę ten bardzo już techniczny slajd, tak? Natomiast zatrzymam ekran na takim pięknym filmie, który mi tutaj moi tam technicy razem z grafikami stworzyli, co ten grafczyn jest. Ja powiem, co to chodzi. Normalnie blockchain, proszę Państwa, są bloki danych, tak? Bitcoin to jest po prostu blok powiązany i ten efekt, że nie można zmienić, że to jest carved in stone, polega na tym, że jak zmienicie coś w jednym miejscu, to musielibyście mieć moc wszystkich superkomputerów do końca świata, tak? Żeby po prostu uwiarygodnić tą zmianę. A tego nie zrobicie, bo jest powiązane to, tak? Aż przyjdą quantum komputery, tak? To inna bajka, tak? Też coś mam do powiedzenia o tym, ale już nie dzisiaj. Quantum blockchain to moja pasja, ale to też inna bajka, tak? I teraz my wymyśliliśmy coś takiego, że zamiast tych bloków, to bierzmy grafy, tak? Na przykład grafem jest opis osoby. Grafem jest ten pod, ta kapsułka. I my mówimy tak, można stworzyć blockchain, którym pojedynczym elementem nie jest głupi blok, tylko taka bardzo inteligentna struktura. Jak jest ta struktura inteligentna, to można ją przeszukiwać, można z nią wszystko robić, ale nad nią jest ten blockchain, tak? Czyli nadal ona ma co? Irrefutable, tak? Że nie można jej zaprzeczyć, że powstała, nie można jej tak łatwo zmienić, bo wszystkie te mechanizmy działają. I to jest grafczyń, to jest bardzo, bardzo naukowy projekt na razie i finansowany przez nasz NCBR. Teraz właśnie składam drugi wniosek, stąd taki byłem szalony tutaj i ciężki do dostania. I generalnie mam już pewną aplikację, to jest w tym moim startupie. Użyłem tego do walidacji właśnie takiego potwierdzania prawdziwości danych identyfikujących te firmy w skali tam 1,5 miliona firm w skali świata i tak dalej, więc można to użyć. I to chciałem pokazać, to trochę jako taki przykład, że ten Semantic Web nie stoi w izolacji, to nie tylko my, tak? Jest taka firma FluorDB i wiele innych, MongoDB zrobiło podobny projekt, tak? Jest trochę takich podejść, które mówią tyle, nie patrzmy na ten blockchain jako blok, patrzmy to tak bardziej filozoficznie, jako jakieś dane, tak, ogólnie. I to jest to. I na koniec też coś będzie, co będzie troszeczkę odpowiedzią na pewne fragmenty poprzedniego wykładu. A mianowicie no dużo było tam, że część z tych predykcji robi machine learning, tak, deep learning, maszynowe uczenie, sztuczna inteligencja. Tak. Ja tak nawet słuchałem i myślę, że część tej predykcji osobowości to chyba przechodzi przez machine learning jednak, nie? Że to nie jest tak tylko statystyka i takie proste odniesienie jakimiś tam metodami regresji i tak dalej. To chyba jednak tam jest machine learning, prawda? Nawet z tymi lajkami chyba, prawda? Jest wystarczająco dużo danych, to nawet bardzo prosta statystyka. Tak? No tak. Nawet można filozoficznie określić, jeżeli jest jakaś cząstka prawdy w
Jeżeli mamy tych śladów cyfrowych tylko kilka, to musimy mieć bardzo skomplikowany model, żeby tą prawdę odkryć. Ale jeżeli masz tych śladów cyfrowych bardzo dużo, to wtedy nawet jak masz bardzo swoją lunetę kiepską, to jak jest coś przed tobą, wiesz, wielkiego, to i tak. No tak, no zgadza się. Zgadza się. I teraz zobaczcie, jaka jest ciekawa historia, tak? Otóż przede wszystkim ja powinienem zapytać wobec tego, czy ten machine learning i AI nie są czasem czymś, co uczyni te technologie nieważne, tak? Semantyczne. Czyli co uczyni nieważne? Zobaczcie, co to jest ontologia? Tu nasz krajan Jan Sowa, John Sowa, tak? John Sowa, bardzo znany też w Ameryce człowiek od Knowledge Representation, tak? On twierdzi, że ontologia, twierdzi, to jest, mówi prawdę, jest to po prostu enkodowanie, zakodowanie jakiegoś konceptualnego modelu. A więc jak my budujemy ontologię w tym semantycznym świecie, to my mamy obraz świata, tak? My wiemy, jaka jest hierarchia pojęć, tak? Jakie są pojęcia, że coś takiego jak typy u zwierząt, tak? Znamy całą taksonomię po prostu. Jak przyjrzymy się jakimś żywym ontologiom, też uczestniczymy w mojej firmie w takim projekcie FIBO, tam co mówiłem, Financial Industry Business Ontology, to jest taka wiedza o bankowości, ogromna. 20 megabajtów plików, które koduje tylko wiedzę o tym, czym jest bond, czym jest tam jakiś instrument finansowy, karta kredytowa i tak dalej, i tak dalej. Tak? I zobaczcie teraz, to jest wiedza zbudowana logicznie, tak jak tu wiedzę budowaliśmy od Arystotelesa, dosłownie. To są taksonomie, które są takie, jak były za Arystotelesa. Tak? I nagle tak przychodzi coś takiego, co stoi w totalnej kontradykcji, tak, do tego. A dlaczego tak? No zobaczcie coś takiego, Deep Patient. No nie wiem, czy znany też ci jest ten Deep Patient. To chyba jest Hopkins, tak? Hospital. Tak mi się wydaje, że to jest chyba Hopkins. Już nie pamiętam dokładnie. Otóż jest to po prostu cały system machine learningowy, który jest no, unsupervised representation to predict future of patients from electronic health record. Tak? Czyli niezarządzany system predykcji przyszłości pacjentów, tak, na podstawie rekordów danych. Technicznie nieważne, co on robi, jest tam jakaś sieć neuronalna i tak dalej, tak, ale tenże wspomniany wcześniej David Weinberger mówi coś takiego, że jeżeli byście chcieli zadać pytanie temu deep patientowi, jak on klasyfikuje ludzi, którzy być może będą podatni na schizofrenię, to nie macie żadnych szans, tak, wyjaśnienia tego jak. To znaczy machine learning to potrafi wskazać i to z dużą dozą pewności, tak jak te predykcje, które pokazywałeś, tak, ale jakbyście chcieli to zracjonalizować, tak, czyli powiedzieć dlaczego i wyjaśnić, tak, to nie da rady, tak, po prostu. I tak naprawdę twierdzi ten autor, zresztą piękna książka, bardzo polecam, Everyday Chaos, tam jest też o tej schemie dotarł bardzo wiele różnych fajnych rzeczy, że to jest, machine learning jest tak dlatego disruptive, taki, czyli bardzo burzy w obecnym schematy w IT nie tylko, ponieważ on jest beyond explanation, powyżej możliwości wytłumaczenia, tak? My tak naprawdę, słuchajcie, jak mamy przewidywania pogody, dzisiaj są doskonałe, wiecie, tak? Możemy zobaczyć dzisiaj, co będziemy mieli w Wigilię w przyszłym tygodniu, tak? Czy tam, gdzie jadę, będzie śnieg. Kilka lat temu ICM w Warszawie miał model czysto taki konceptualny, tak? Mierzyli tam te ciśnienia, zbierali tak i tak dalej i wyliczali, tak? Były algorytmy, które rozwiązywały równania różniczkowe, takie duże, jak pokazywałeś, tylko jeszcze pewnie dłuższe, większe. I te algorytmy i superkomputery tutaj w Warszawie przewidywały to dla Polski. Była ta mapa pogody ICM taka, tak? To jest over, tego już nikt nie robi, tak? Dzisiaj to jest machine learning, po prostu też się zbiera te dane i tak dalej, ale predykcje robi się po prostu z tego. Tak? No. Znaczy, wiesz, zgadza się. Ja nawet znam taką, tego nie powiem, akronimu, jest cała taka dziedzina, subdziedzina machine learning, która próbuje tak robić, tak? Ale tak naprawdę, jeżeli popatrzysz na to, co jest realne, a więc to przewidywanie pogody, deep patient, tak? To, przepraszam, come on, nie znajdziesz, nie wytłumaczysz tak w półgodzinnym wykładzie, co jest modelem, tak? Nie ma konceptualnego modelu za tym, po prostu, tak? A teraz, żeby powiedzieć, że ja oczywiście wierzę, że to jest możliwe, tak? To zakończę moją własną pracą, którą robiłem dla Unii Europejskiej. Mianowicie budowaliśmy za pomocą machine learning i ontologii za jednym zamachem taki słownik, który dotykał bardzo skomplikowanego zjawiska, mianowicie raportowania finansowego. Ktoś z Państwa ma jakieś coś,
sam albo po rodzinie w bankach, to wie, jak oni cierpią na temat tak zwanej regulacji, ile oni muszą raportów składać o sobie, tak? To jest magma, tak? Magma również dlatego, że to jest magma pojęciowa. Więc myśmy użyli i semantykę, i ontologię, i dane, tak, z Eurolexa i z różnych innych źródeł, ogromnej ilości danych. Nauczyliśmy machine learningowe algorytmy, używaliśmy Kerasa, TensorFlow, wszystkiego, co tylko było, tak? I wyprodukowaliśmy na koniec lepszą ontologię, tak? Czyli taka, która lepiej to opisuje, po prostu te pojęcia. Daliśmy aplikację, która pozwala szukać. To wygląda podobnie jak to Fibol. Różnica jest taka, że to nie zrobił człowiek. To zrobił machine learningowy algorytm, tak? No i parę osób, z którymi w historii mieliśmy do czynienia, Dan Brickley, Google, bardzo fajny człowiek, londyńczyk teraz w San Francisco, on właśnie ostatnio bardzo świeży artykuł popełnił Semantic Web Learning from Machine Learning, czyli co Semantic Web może się nauczyć z tego machine learningu. A są też takie prace, jak praca Claudia Amato z Włoch, która w ogóle pokazuje, jak ogromna jest ta, powiedzmy, możliwość tego małżeństwa, tak, pomiędzy tymi rzeczami. Ja mam podsumowanie również po polsku, więc tak. Ten Semantic Web, który dzisiaj przedstawiłem, i jego twórca Tim Berners-Lee, to nadal ważne zjawisko, nawet jeżeli wtedy, jeżeli zachodzi ewolucja lub rewolucja. A niektóre jego owoce, tak jak Solid, to mogą nas uratować. Oby, tak? Nie ma wątpliwości, że obserwujemy zaloty między Semantic Webem i blockchainem. To nie tylko my, w tym graph chainem, jest bardzo wiele takich ciekawych rzeczy. I na pewno wszyscy skorzystamy z symbiozy uczenia maszynowego i sieci semantycznej. I właśnie troszeczkę w tym celu, tak? Ja to patrzę na to tak, ponieważ znam to, co mówisz, tak, ale nie do końca tak jest, jak się z tym żyje na co dzień, jak się używa, nie wiem, Kerasa na przykład, tak, ale jak się to tak zacznie robić i zacznie się w cykl puszczać, ontologię, machine learning, ontologię, to ja wierzę, że jest możliwe zbudowanie takiego rodzaju predykcji, która będzie miała konceptualny model, tak. Ciągle, kurczę, jestem arystotelejczykiem i ingardenowcem, tak. Dziękuję bardzo, to wszystko. No mamy zaledwie 45 minut opóźnienia, zatem chyba już na pytania nie będziemy mieli tutaj przestrzeni, ale dyskusja też była w trakcie i pewnie będzie kontynuowana w trakcie naszego panelu, bo też chciałbym, żebyście Państwo mieli okazję się wypowiedzieć, ale teraz zapraszam na 7 minut przerwy i później będzie panel dyskusyjny.
mieliśmy okazję usłyszeć, co sądzą na pewne tematy, no ale jeszcze do tego składu naszego, to znaczy do Michała Kosińskiego i Mirosława Sopka, jeszcze mamy tutaj dodatkowo kilka osób, panelistów. Ola Przegalińska, no pewnie też osoba doskonale znana, pracownik oprócz ALK w Warszawie, to również MIT w Bostonie. No osoba, która jeśli chodzi o tematykę sztucznej inteligencji, to chyba zdaje się, że znaczy nie ma chyba wątpliwości większych numer jeden w Polsce i bez wątpienia ogromna wiedza, ogromne doświadczenie i chętnie tutaj też się pewnie z nami tym doświadczeniem wiedzą podzieli, ale oprócz tego również jest z nami Mikołaj Sendek i tutaj celowo go zaprosiłem, dlatego że to jest taki trochę inne spojrzenie. Senior Data Scientist z Allegro, ale też i absolwent naszego uniwersytetu. I tutaj dla mnie to jest istotne, twoja obecność, bo to jest taka perspektywa zarówno osoby, która ma wykształcenie psychologiczne, ale też i również jesteś absolwentem PJATK, czyli Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, więc to będzie bardzo interesujące spojrzenie, więc witamy również ciebie. Jest z nami również Marta Pawlak-Dobrzyńska i tutaj mała zmiana, bo jak widzicie państwo na slajdzie jest Jowita Michalska, ale Jowita Michalska, dzisiaj właśnie Marta będzie trochę Jowitą Michalską, dlatego że razem działają w Digital University, założyciel Great Digital, strateg i analityk HR-u, osoba, która obecnie pracuje w Pracuju, czyli pracuj.pl. Okej, już nie. Okej, teraz dobrze, okej, to mam z internetu trochę nieaktualne dane. No i oczywiście już dr Mirosław Sopek i Michał Kosiński już byli przedstawiani. No dobrze, więc tak, ja bym zaczął może od pewnego cytatu i to będzie taka mała zagadka, kto to powiedział. Internet poddany zupełnie bez refleksji procesom rynkowym i oddany graczom monopolistom steruje gigantycznymi ilościami danych, które wykorzystywane są całkiem nie pansoficznie ku szerokiemu dostępu do wiedzy, ale przeciwnie, służąc przede wszystkim programowaniu zachowań użytkowników, czego dowiedzieliśmy się po aferze Cambridge Analytica. Zamiast usłyszeć harmonię świata, usłyszeliśmy kakofonię dźwięków, szum nie do zniesienia, w którym rozpaczliwie próbujemy dosłuchać się jakiejś najcichszej melodii, najsłabszego chociaż rytmu. Parafraza szekspirowskiego cytatu, jak nigdy pasuje dzisiaj do tej kakofonicznej rzeczywistości. Internet to coraz częściej opowieść idioty pełna wściekłości i wrzasku. Kto to powiedział? Ja wiem, kto chciałabym, żeby to powiedział. Mark Zuckerberg. Uważam, że powinien to powiedzieć. Ale pozostawiam innym kolejne typy. No to też absolwentka. Tak, tak. Znana specjalistka od internetu. Tak. Co się powiedzieć. Ona chyba Nobla od internetu dostała ostatnio, tak? Tu jest drugi mikrofon, także zapraszam do komentowania, a ja może pozwolę sobie jednak wziąć ten mikrofon i wtedy będzie... O. Ja chyba się na razie nie wypowiem w tej kwestii. Ja bym powiedziała tyle tylko, że no najpierw sobie myślałam, dobra, może Andrzej Duda, a potem pomyślałam, że jednak no ktoś, kto widzi w całej tej dziedzinie głównie zagrożenia, a nie korzyści i myślę, że cała nasza piątka jest po drugiej stronie jednak. Okej, czyli bardziej... Że widzimy raczej korzyści, jednak skupiamy się na korzyściach, a ten cytat był głównie o zagrożeniach. Okej. No, to znaczy oczywiście, tak, jak to co pokazywałem, to pokazuje, że chcemy, tak, bo wierzymy i tak dalej, ale jakby tłem tego jest świadomość zagrożeń i to jest dla mnie strasznie mocne, tak. Ja tak zawsze opowiadam, że ja połowę mojego życia przeżyłem w komunie, tak, i ja nie chciałbym, żeby to wróciło, tak, po prostu. A to może wrócić w taki niespodziewany sposób, tak? Słuchajcie, no te nasze techniki cyfrowe, tak, i tak dalej, tak popatrzeć na to, co się dzieje z social scoring w Chinach, tak, przeniesione do pewnych innych otoczeń i tak dalej, to jest po prostu dramat. Do tego, jak dołożycie ten machine learning, który idzie w taki power, tak, a ja też jeszcze maczam, o czym dzisiaj nie mówiłem, w quantum computingu trochę palce, tak, więc tam dopiero zacznie być coś naprawdę groźnego, tak.
i wtedy nawet nie wiem, czy kapsułka pomoże tutaj. No tak, teraz mówię trochę smutno, ale trochę w tym, co Tokarczuk powiedziała, jest takiej innej prawdy, tak? To znaczy takiej prawdy, że nie trzeba być specjalistą od tego, żeby widzieć, że to jest faktycznie kakofonia, tak? I to, co się dzieje poprzez te właśnie takie wykorzystywania sieci, nie? Sieć jest otwarta, wspaniała i tak dalej i z nim korzystamy, tak, przez tej otwartości, a jednocześnie nic w tej sieci nie chroni, żeby ta wspomniana przeze mnie IRA, tak, miała tam, nie wiem, 2000 ludzi w różnych zakątkach świata, którzy tworzą po prostu content, którego jedynym celem, tak, jest zamanipulować, tak, po prostu, nie, więc to jest szukanie drogi, jak to zrobić, żeby przed tym się zabezpieczyć, a nie powodować powrotu do cenzury, jakiegokolwiek maści. To jest takie wyzwanie intelektualne, że ja nie wiem, i pokora mówi, że można przyjąć trochę tego czarnego obrazu, tak? Wobec tego, pokora wobec tej trudności, o tak powiem, tak? Mhm. No ale czy nie obawiacie się na przykład jakiejś takiego trendu, jakiejś takiej rewolucji antycyfrowej, czegoś takiego, że ludzie na przykład zdecydują się, że zapakują swoje dane do jakiejś ciężarówki na przykład, tak, nie będą chcieli mieć, nie będą chcieli lajkować, publikować swoich zdjęć, no bo no zgoda, że to jest jakaś kakofonia, tak, ale zaczynamy się coraz bardziej obawiać, zaczynamy oczywiście myśleć o tym, że ten koniec prywatności nastąpił. Być może ta świadomość jest ważna, jest konieczna, ale czy nie sądzicie, że być może nastąpi jakaś taka moda, czy jakaś faza, że jednak zaczynamy negować ten świat cyfrowy? Oczywiście to spowoduje pewnie jakieś konsekwencje i trochę, Michał, o tym wspomniałeś, tak? Co sądzicie o tym? Czy to jest w ogóle możliwe, taka rewolucja antycyfrowa? No, może ja powiem, co tam myślę sobie. I bardzo, bardzo to jest ciekawe było zdarzenie, to znaczy waszych dwóch prezentacji, uważam, bo ono dosyć wyraźnie pokazuje też, że ekstrapolowanie jakichkolwiek trendów, które dotyczą krajobrazu technologicznego dzisiaj na przyszłość, jest naprawdę bardzo trudne. I wszystko się w zasadzie może zdarzyć. Znaczy piłka jest cały czas w grze. Z tym Semantic Web, przecież Tim Berners-Lee, ja długo już jakby współpracuję z Center for Collective Intelligence na MIT, on tam zaczynał, wszyscy go stamtąd pamiętają i jakby przecież jego projekt, no pierwszy World Wide Web, to wypalił niesamowicie, natomiast ten Semantic Web to jest jakiś projekt, który się od dłuższego czasu ciągnie i w zasadzie nie wiadomo, czy coś się z niego wykluje, czy nie, prawda? No właśnie, on już sam przeszedł bardzo wiele metamorfoz, tak? Blockchain, pamiętam, że 2 lata temu wszędzie dyskusje na temat blockchaina, blockchain dokładany do wszystkiego, blockchain i AI. W zasadzie z tego duetu AI zostało i nadal płynie na tej fali takiej letniej, prawda, ciepłej, nie zimy sztucznej inteligencji, tylko właśnie raczej takiego entuzjazmu pomieszanego ze strachem, ale to jest hype zdecydowanie. A z blockchainem jest tak, że dyskusja taka, powiedziałabym, mainstreamowa na jego temat się wycisza. No i dla mnie na przykład jest ciekawe, jako osoby, która akurat w tej dziedzinie nie pracuje specyficznie, czy ona się wycisza, bo dochodzi do autentycznych wdrożeń, ludzie się skupili na pracy, czy ona się wycisza, dlatego że tych wdrożeń nie ma aż tyle, ile się spodziewaliśmy, że będzie. I te trajektorie rozwoju technologicznego są szalenie takie nieliniowe i moim zdaniem zaskakujące. Znaczy coś, co jest dominującym paradygmatem dzisiaj, tak jak na przykład, żeby zbierać bardzo dużo danych, prawda? No, wielkie wolumeny danych, big data, każdy, kto pracuje z algorytmami, z sieciami neuronowymi, doskonale wie, że to jest no, ten graal, o którym Michał zresztą powiedział. Czy tak będzie za kilka dekad, tak? Czy jakby tą dominującą metodologią będzie przede wszystkim praca z danymi na jeszcze jakichś nowszych sieciach neuronowych? Czy przewagi konkurencyjne będą gdzie indziej, w jakimś, nie wiem, neuromorficznym hardware'ze? Ja tego naprawdę nie wiem, znaczy trudno mi dzisiaj to stwierdzić, ale myślę, że to, że piłka jest w grze, jakoś mnie osobiście napawa optymizmem, w tym sensie, że ja jakoś mam zastrzeżenia pewne do takich koncepcji jak ta Harariego, który jakby troszkę wie, jak będzie. I on zawsze jakby gdzieś tam taki technodeterminizm zakłada, który jest osadzony w punkcie zero, którym jest dzisiaj. Albo no nie wiem, to co się dzieje przez ostatnie 2-3 lata i mówi, że będzie po prostu tego więcej. Oczywiście on może mieć rację, ale równie dobrze może się zdarzyć bardzo wiele innych rzeczy. Znaczy może się zdarzyć radykalny cyfrowy detoks, o którym ty mówisz, jakaś przedziwna
dziwny zwrotku hardware'owi, nie wiem, jakieś właśnie te wszystkie inspiracje biologiczne, neuromorficzne, że nagle tam się okażą być najważniejsze przewagi, no i ten paradygmat zbierania danych może zostać porzucony, a może się okazać jeszcze inaczej. I wydaje mi się, że to jest właśnie takie bardzo ciekawe, otwarte pole eksploracji. Bardzo dobrze, że tak jest. To znaczy, możemy być w postprawdzie, a może być tak, że za chwilę rzeczywiście dojdzie do jakiegoś, nie wiem, no nic na tego nie zapowiada, ale shutdownu, tak, w którym no właśnie odwrócimy się od generowania danych. Jeśli to w ogóle jest do pomyślenia, może w dzisiejszym systemie nie, ale on też się w sumie może zmienić. Więc ja w sumie mam taką garść myśli. Plus dziękuję za referencję do grafów. Dzisiaj wykładałam Dijkstra i po prostu cały dzień z grafami w związku z tym przeżywam. Dzięki. Dzięki. Wspaniale. A ja może powiem coś kontrowersyjnego. I co chciałem powiedzieć, to to, że hipochondria jest bardzo szkodliwa. Jeżeli dzisiaj postanowicie, że macie raka i musicie koniecznie dostać chemioterapię, to niestety skutek będzie taki, że w większości przypadków sobie bardzo zaszkodzicie. I myślę, że ta sama diagnoza, to porównanie tutaj robię, staram się odnieść do świata internetu. Nie sprzedaje się, jeżeli chcecie napisać książkę, artykuł prasowy, czy coś powiedzieć na blogu, zupełnie się nie sprzedaje, jak się powie, posłuchajcie, jest dobrze, a jak będziemy robili więcej tego, co robimy dzisiaj, to będzie jeszcze lepiej. Sprzedaje się koniec świata, tragedia, postprywatność, postprawda, Cambridge Analytica rozwaliła nam demokrację i tak dalej. To się sprzedaje. Narzekanie i straszenie ludzi się sprzedaje. Teraz problem z tego jest taki, że sobie możemy zafundować chemioterapię jako społeczeństwo i będzie z tego bardzo zły skutek. Przykładem takiej chemioterapii jest na przykład to, że teraz Facebook zatrudnia 12 tysięcy cenzorów. I ci cenzorowie, ja nawet nie wiem jak to powiedzieć, bo powinniśmy to słowo zapomnieć jak najszybciej, a niestety wracamy z powrotem do tych czasów, od których bardzośmy szybko uciekali i zapomnieliśmy o tym, że za wolność słowa trzeba zapłacić tym, że czasami jeden wariat z drugim coś głupiego w internecie powie, a potem to 3 boty albo 3000 botów przetweetują. Pytanie jest nie takie, czy są w internecie kłamstwa. Nie jest pytanie takie, czy są bańki, echo bańki. Nie jest pytanie takie, czy się ktoś kiedyś zradykalizował, bo oczywiście odpowiedź na te wszystkie pytania jest tak. Pytanie jest takie, czy dzisiaj jest lepiej niż wczoraj i przedwczoraj, 10 lat temu, 50 lat temu i 100 lat temu. Bo magia jednej liczby jest taka, że jak się tylko spojrzy na dzisiaj, to tak, dzisiaj ludzie umierają na raka, dzisiaj ludzie przeczytali kilka fake newsów, dzisiaj ludzie powiedzieli coś głupiego w internecie. Pytanie jest takie, czy jest gorzej niż wczoraj. Jeżeli zaczniemy porównywać, co się dzieje dzisiaj z tym, co się dzieje wczoraj, 10 lat temu, 50 lat temu, to okazuje się, że bez wątpienia jest lepiej. Świat jest coraz bardziej liberalny, coraz bardziej progresywny, prawa kobiet i mniejszości są coraz bardziej chronione, prawa ludzi homoseksualnych są coraz bardziej respektowane. Ludzie, jesteśmy najlepiej poinformowanymi ludźmi, którzy kiedykolwiek żyli na tym świecie. Możemy się organizować poza kontrolą establishmentu, jak nigdyśmy się nie mogli organizować. Ludzie także w Chinach mają więcej wolności niż mieli 10 czy 50 czy 100 lat temu. Jest po prostu lepiej. Jeżeli tego nie dostrzeżemy, to będziemy zmuszać Facebook, żeby zatrudnił cenzorów i będziemy mieli prywatną firmę, która jest skupiona na proficie, a nie na dobrze społeczeństwa, która będzie miała teraz niesamowity mandat nadany jej przez społeczeństwo i polityków, żeby nagle ingerowała w to, co my tutaj, czy wy, czy ktoś inny może w tym internecie umieścić. Więc ja bym proponował taką jedną prostą zasadę, że jeżeli ktoś wam mówi, jest bardzo źle, bo 3000 ludzi umarło na raka, albo jest 4000 nowych fake news stories, które ktoś tam uwierzył, zawsze zapytajcie się, a jak było wczoraj, przedwczoraj, 10 lat temu, bo te dane można zanalizować tylko w kontekście tego, jak było kiedyś. To jest jedna rzecz, którą chciałem wam zaproponować. Drugą rzecz, jaką chciałem wam zaproponować, to żebyście nie oceniali rozwiązania z punktu widzenia perfekcyjności, tylko rozwiązywali rozwiązanie z punktu widzenia alternatywy. Jeżeli ktoś wam powie, że sędzia cyfrowy, algorytmiczny sędzia jest rasistą i seksistą i ageistą,
jeżeli ktoś wam to powie, to wiecie co, on ma na pewno rację, bo żadne podejście do robienia podejmowania decyzji czy robienia predykcji nie jest perfekcyjne. Więc nie żądajcie, żeby ten cyfrowy sędzia był perfekcyjny. Żądajcie, żeby cyfrowy sędzia był mniej rasistowski, mniej seksistowski i mniej wiekowstowski niż sędzia, który jest alternatywą, czyli nasz ludzki sędzia. I jak się spojrzy na badania, to okazuje się, że zastępowanie kierowców algorytmem, sędziów algorytmem, prawników algorytmem, decyzentów algorytmem przynosi nam lepsze decyzje, lepsze wyroki, mniej wypadków samochodowych i tak dalej. Natomiast bez wątpienia jeszcze, jeśli chodzi o książki, no to chyba jednak Olga Tokarczuk tutaj będzie wiodła prym i chyba będzie trudno w najbliższym czasie, no pewnie jakiś... Algorytm wygrał konkurs na wiersze i poetycki konkurs w Japonii niedawno. Piękne wiersze napisał. Czyli jesteśmy blisko. Już za chwilę oddam ci głos, Mikołaj, ale jeszcze może wcześniej też pewien cytat. Jest taki profesor Zybertowicz, nie ma go tu między nami, ale ma zupełnie inne podejście do tego tematu i specjalnie wrzucę jego wypowiedź po to, żebyście się tutaj nad nią troszeczkę poznęcali, bo przypuszczam, że będziecie mieli inne zdanie. On napisał taką książkę ostatnio, o samobójstwo oświecenia, jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat i tam mówi, że postęp technologiczny prowadzi do sytuacji, w której ludzie przestają być potrzebni sobie nawzajem. Dzisiaj okazuje się, że smartfony i tablety są ciekawsze niż patrzenie w oczy i wsłuchiwanie się w głos nawet naszych bliskich. Może się okazać, że postęp będzie miał konsekwencje polityczne. Władza będzie rządzić robotami i lud już nie będzie nikomu potrzebny. Co się stanie z niepotrzebnym ludem, możemy zobaczyć na przykładzie losu Indian w Stanach Zjednoczonych. Technologie cyfrowe dokonują podobnego podboju jak niegdyś kolonialiści, ostrzega profesor Zybertowicz. Więc co na to powiecie? Już oddaję Mikołajowi głos. Tak, trochę raczej nie zgodzę, bo moim zdaniem w wielu przypadkach technologie cyfrowe raczej nam zwracają życie. To znaczy możemy spędzić czas na czymś, co jest bardziej dla nas interesujące niż na przykład stać godzinami w kolejkach albo, nie wiem, zastanawiać się, jak dojechać nerwowo szukając na mapie, więc jakby są, no nie wiem, dla mnie uczenie maszynowe i w ogóle cała ta technologia związana z możliwością przetworzenia danych, które przed chwilą były nie do przetworzenia, jakby to jest jak technologia atomowa, to znaczy można tego użyć w bardzo, bardzo różnych celach, można dzięki temu mieć lepsze życie właśnie, bo mamy, nie wiem, cyfrowe mapy, które nam podpowiadają, jak gdzieś dojechać i nie musimy, nie wiem, właśnie się denerwować, że jesteśmy w nieznanym mieście, w nieznanym miejscu i czujemy się zgubieni i przeżywamy przez to złe emocje. No, można jej użyć oczywiście tej samej technologii do naprowadzenia pocisków czy używania jakichś dronów do zabijania ludzi, więc no, to jest jakby... To jest to samo. To, tak? Jeśli pozwolisz, Mikołaj, to jest jasna sprawa, tak? Że zawsze jest tak, że technologia może być użyta w rozmaitym celu, ale jeśli tutaj jesteś już przy głosie, to ja może trochę się poczepiam Allegro. No wiadomo, że ostatnio Allegro no, świętuje, tak? Ponad 20 lat chyba istnienia. Też tak naprawdę eBaya pokonaliście, chociaż nie wiadomo, czy AliExpress dacie radę pokonać. No ale bez wątpienia to, co robi Allegro i chyba wszyscy to wiemy i wszyscy z Państwa to widzą, że nam coś podpowiada, tak, używacie rozmaitych algorytmów i pytanie jest do Ciebie też takie, co Wy o nas wiecie, tak, a też i pewna wątpliwość od razu, to znaczy, czy to nie jest tak, że jeśli my mamy te podpowiedzi ze strony Allegro, oczywiście są i to ty się tym zajmujesz, domyślam się, jakieś algorytmy, które nam pokazują, że jak kupiłeś to, to może to cię zainteresuje, to być może jest fajne. Ale moja wątpliwość jest następująca, czy w sytuacji takiej, kiedy mamy to podpowiadanie co jakiś czas, tak, czy to nie jest tak, że my się obracamy w jakimś takim świecie pewnych produktów, nam do głowy nie przychodzą inne produkty wtedy, nie? No bo kiedyś było tak, że jeśli te algorytmy ogólnie rzecz mówiąc w wyszukiwarkach nie były skonstruowane pod nas, to mieliśmy okazję skontaktować się jakby z innym światem trochę, nie? A teraz jest tak z tymi produktami również, że Allegro nam konstruuje pewne podpowiedzi, przez to my być może tracimy z pola widzenia niektóre inne produkty. Znaczy to jest dobre pytanie, tak. To jest duże wyzwanie systemów rekomendacyjnych. Ja pracuję tak w zespole, nie tylko ja, znaczy to jest cały zespół ludzi, którzy pracują nad
tymi algorytmami, które pewnie widzicie na stronach Allegro, ale też one się pojawiają na wszystkich takich tego typu serwisach, czyli staramy się podpowiedzieć produkty, które pasują do tego, co szukaliście, co oglądaliście, co kupiliście, które pasują do produktów, które już jakby wiemy, że macie. I staramy się jakby dopasować rzeczy, które niekoniecznie powtarzają te zachowania, które były wcześniej u użytkownika, tylko na przykład podpowiadają produkty, które użytkownicy podobni do was chociażby mieli z nimi interakcję. I sami się nad tym dużo zastanawiamy czasami, czy nie zamykamy użytkowników w takich bańkach, i to nie jest łatwa sprawa. To znaczy, z jednej strony staramy się jednak dopasowywać rzeczy. Wiemy, że jeśli wielu użytkowników, oglądało jakiś produkt i często potem wyderwało na jakiś inny, to trudno tych rzeczy nie powiązać, tak? Znaczy, jak tego nie zrobimy, to prawdopodobnie efekt będzie taki, że jednak ludzie przestaną oglądać produkty, wyjdą z sesji, tak? To jest to dla nas jakaś tam strata. Ale z drugiej strony też pracujemy nad takimi rzeczami, żeby właśnie podpowiedzieć użytkownikowi coś niespodziewanego, na co było łatwo przez systemy nawigacyjne nie wpadł. Ale to jest bardzo skomplikowane, to jest tak zwany uplift, to jest jakby pojęcie ze systemów rekomendacyjnych, który mówi o tym, że system rekomendacyjny jest w stanie pokazać ci coś, czego byś łatwo nie znalazł, tak? Co nie bezpośrednio wynika z twoich dotychczasowych zachowań, tylko może próbuje cię gdzieś indziej przekierować, tak? Ale nie odpowiem tutaj w prosty sposób, czy jest takie ryzyko, to znaczy sieci społecznościowe, chociażby Facebook, wiadomo, że Facebook promuje rzeczy, które ludzie chcą klikać. No i nie będzie, jeśli zauważy, że wielu ludzi klika na rzeczy, które właśnie zwiastują apokalipsę i nastrajają potwornie negatywny sposób, to niestety te treści będą wędrować w górę, tak? Bo po prostu algorytm promuje klikalne treści, tak? No i to są niestety jakby niebezpieczne rzeczy w takich systemach, tak? No i nie wiem, czy to odpowiedziałem na twoje pytanie, ale tak to wygląda mniej więcej w rzeczywistości. Michał. Chcę zbudować na tym, co Mikołaj wam opisał. To Mikołaj opisał wam po prostu dwie strony tej monety rekomendacyjnych systemów. Jedna jest taka, że pokazuje wam więcej tego, co już kupiliście, i na pewno tak jest. Ale druga jest taka, że pokazuje wam rzeczy, o których w życiu byście nie pomyśleli, że byście mogli kupić albo posłuchać, albo przeczytać. I też na pewno taka funkcja tych algorytmów jest. I teraz można się zastanawiać i możemy spędzić wiele czasu zastanawiając się, która z tych funkcji przeważa, która jest więcej, a możemy też po prostu zobaczyć na dane, spojrzeć na dane, które ludzie generują korzystając z internetu. I patrząc na dane, nie ma wątpliwości, że ta funkcja poszerzania waszych horyzontów wygrywa. I są to dane, które przychodzą z wielu różnych środowisk. Dam wam jeden przykład, który najbardziej mnie zaskoczył, dlatego że był on także zaskakujący dla autorów systemu. Firma Spotify, w momencie kiedy ona tworzyła swoje umowy z muzykami, założyła, że przyszłość jest taka, że te algorytmy, które was wpuszczają w tą rabbit hole, w tą zajęczą, króliczą norę i was skupiają, że będziecie słuchać, bo jak lubicie trochę Lady Gaga, to za kilka lat będzie tylko Lady Gaga słuchać. I oni założyli taką przyszłość i tak podpisywali sobie kontrakty z artystami, żeby się na tą przyszłość przygotować. Okazało się, że ta druga funkcja algorytmów, poszerzająca wasze horyzonty, znacznie wygrała. Co roku od wielu lat przeciętny użytkownik Spotify'a słucha o 1/4 więcej unikalnych artystów i o 1/4 unikalnych żanrów, czyli tych rodzajów muzyki. Czyli jest niesamowite poszerzenie horyzontów i nie widać końca tego poszerzania. Ludzie się zrobili po prostu i robią się coraz bardziej eklektyczni. I widać to też na takich portalach jak Facebook. Posłuchajcie, 15 lat temu czy 20 lat temu przynosił tata do domu Gazetę Wyborczą i cała rodzina czyta Gazetę Wyborczą. Dzisiaj wchodzisz na Facebooka i widzisz po prostu artykuły z dziesiątków potencjalnie różnych outletów. Niektóre lepsze, niektóre gorsze, ale nie ma wątpliwości, że masz dostęp do szerszych poglądów i zasobów danych. Okej. Ja też zachęcam Państwa, jeśli ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie, dlatego że tutaj myśmy
poprzez te zapisy no, mieli okazję zobaczyć, kto tutaj do nas się zgłasza i widzimy, że jest naprawdę sporo osób, które reprezentują jakieś niesamowite firmy, naukowcy, tutaj grono jest naprawdę wyśmienite, w związku z tym przypuszczam, że Państwo też macie jakieś ciekawe swoje komentarze i pytania, zatem co jakiś czas będę pytał, czy ktoś chciałby zadać pytanie naszym prelegentom albo skomentować i to jest ten moment. Okej. Okay. No tutaj Tomek już byłeś, więc niestety nie, ale tam jest kolejna osoba z tyłu za tobą. Gdzie za mną z tyłu? Dobrze. Czy zakładając, że kliksy tak, są dobrym proxy na powiedzmy badanie tego, co komu się podoba, nawet jeśli algorytmy zawężałyby nasze zainteresowania, nie byłoby to dla nas dobre i przez nas pożądane, jeśli to byłoby, powiedzmy, dobrze odbierane przez nas, tak? Jeśli by dążyło do tego, że powiększylibyśmy własne osobiste szczęście w ten sposób. Nie wiem, czy jestem w stanie bardziej to rozwinąć. Ja się zgadzam. Ja myślę, że liberalne podejście do edukacji jest na przykład takie, że pozwalamy ludziom uczyć się tego, czego ludzie chcą się uczyć, nawet jeżeli to będzie znaczyło, że nie każdy wie wszystko o fizyce czy matematyce. Na pewno jakieś podstawy są potrzebne, ale powinniśmy i myślę, że trudno się nie zgodzić z tym, żeby dać ludziom wolność, żeby mogli, jeżeli ktoś się jest fanem pociągów i chce znać rozkłady wskazy na pamięć, niech w naszym nowoczesnym społeczeństwie, gdzie nie musimy pracować na roli 12 godzin dziennie, mamy roboty i maszyny i kombajny, które za nas tą robotę odwalają, robiąc nas nieużytecznymi, jak tutaj w tym cytacie było powiedziane. I szczęście w tym jest takie, że możemy, jak ktoś lubi sklejać modele albo uczyć się o astrofizyce, to może sobie po prostu to robić, nawet jeżeli w ten sposób oddali się troszeczkę od innych ludzi, którzy mają inne zainteresowania. Ja chciałam tylko małe ad vocem, bo ja z kolei tutaj, no tak, w dużej części się zgadzam, ale ja wpadłam w pułapkę Netflixa, to znaczy i systemu klastryzacji, który tam unsupervised learning, jakieś poważne rzeczy zachodzą, nasi studenci murzdżą, uczą się o tym i tak dalej. Koniec końców jakby moja bańka na tej skądinąd lubianej przeze mnie platformie i dobrze jej życzę, mam nadzieję, że przetrwa to, że Warner Bros. Disney wycofują content z niej. I to, co chcę powiedzieć, to, że w pewnym momencie moja bańka już się stała tak wąska, że ja się zaczęłam dusić. To znaczy rekomendacje filmów sci-fi, te same, nieustająco mielące, jakby to samo i jakaś taka krótka lista, która się tam w pewnym momencie sama stworzyła i zlupowała, doprowadziła mnie do takiego stanu, że ja po prostu zaczęłam szukać filmów na Netflixie u swoich znajomych i na ich profilach, zaburzając ich bańkę i trochę dokładając do własnej, więc to była jakaś taka moja mini strategia radzenia sobie z tym, co może być korzystne z punktu widzenia no, łagodzenia dysonansu. Ja rozumiem, że w pewnych przestrzeniach, tak jak mówi Michał, właściwie ja mogę nie chcieć oglądać pewnych treści i odmawiam jakichś aspektów rzeczywistości. To jest w jakimś sensie moje prawo, tak? Jakby ja mogę chcieć widzieć rzeczy, które wzmacniają to, czym ja się interesuję albo na czym się znam. Natomiast pewnie będę chcieć w pewnych obszarach, i ten Netflix jest oczywiście tutaj trywialny, mieć ochotę na jakąś zmianę. I chyba klucz tkwi w tym, żeby ta zmiana była możliwa. Czyli w przypadku Spotify'a doszło do tego, że jest poszerzenie horyzontu poznawczego, prawda, ludzi, którzy nagle są eksponowani na inne treści. I chodziłoby chyba o to, żeby w architekturę tych systemów co zasadę wszyć zawsze taką możliwość. Znaczy, żeby pewnie je jeszcze bardziej ukompleksowić, bo no właśnie, te zaawansowane algorytmy, tutaj unsupervised learning, a z drugiej strony jakieś takie fatalne rezultaty. No, trzeba by było jakby zastanowić się i przemyśleć, jak zbudować taki system, żeby on pozwalał na takie wytrychy. Wtedy to zarządzanie algorytmiczne, o którym ty mówiłeś trochę, to znaczy ten człowiek, który jest zarządzany algorytmicznie, jest, nie wiem, jakiś tam głupszy, tutaj profesor Zybertowicz straszący i tak dalej. Moim zdaniem to jest wtedy mniej możliwe. Znaczy jakaś ekspozycja na mini szok od czasu do czasu na pewno jest jakoś zdrowa i powinna być w tym systemie, to znaczy jakby ona powinna przewidywać to w jakiś sposób, jeśli ona ma naśladować człowieka i to, jak człowiek działa, to uważam, że taki aspekt też tam musi być wbudowany. No właśnie, czyli można sobie, tylko jeśli mały komentarz, tutaj pozwolę sobie, można sobie wyobrazić, że być może w przyszłości powstaną pewne algorytmy, które na przykład zobaczą, że niektóre z algorytmów są nieefektywne, bo zamykają nas w bańkach i być może
algorytm będzie reagował i wtedy poszerzał nasze horyzonty, tak? Albo być może jakieś rozwiązania, że możemy sobie sami być może właśnie odpalić jakiś algorytm, tak? Który będzie nas albo trzymał w pewnych obszarach, albo właśnie będzie nas wypychał z tych obszarów, nie? Żebyśmy nie wpadli w jakąś nudę, nie? I w coś takiego, że cały czas gdzieś tam się w jakichś schematach po prostu obracamy. Więc chciałem odpowiedzieć na twoje pytanie troszeczkę, czy powiedzmy sugestie tutaj. Więc ja rzeczywiście uważam, że... Znaczy tak, też jestem optymistą i też jest lepiej. Steven Pinker, tak? Właśnie, nie? I fantastyczne pokazanie nie tylko w internecie, ale w ogóle, tak? Niesamowity człowiek też, że jest lepiej. Natomiast ja uważam, że jeżeli się zapomni o zagrożeniach i nie szuka się rozwiązań, które nie są cenzurą, a są innym podejściem do tego, to rzeczywiście jest zagrożenie i taka sytuacja, jak powiedziałeś, że nawet wtedy, kiedy to będzie zagrażało naszemu well-being, tak, szczęściu czy czemuś, no właśnie, no to oczywiście, że powinniśmy mieć mechanizmy, żeby temu zapobiec, tak, zaczniemy zauważać, że coś takiego jest. No i ja podam taki prosty przykład. Notabene, kocham Spotify, tak, taką ilość w ciągu ostatniego roku, jaką odkryłem solo pianistów, minimalistów, których kocham piano minimalne, tak, kocham Jarretta przede wszystkim i inne. To jest coś niesamowitego normalnie i rzeczywiście to wcale nie jest zamknięty krąg. Tam są mechanizmy super, nie? To nie jest, tak, to jest, tam właśnie się, tam jest, tam nie jest rekomendacja w kręgu, tylko tam jest wyszukiwanie takich nowych rzeczy. Ale teraz nawet w tym Spotify, w Netflixie, wyobraźcie sobie rozszerzenie idei tej kapsułki. Tak? Nie tylko trzymająca dane, tak jak moje, dane osobowe, zdjęcia i tak jak tam mówiłem, ale ta idea, którą tam Tim ma, ona jest daleko głębsza. Ona przez to, że tam jest semantyka, może opisywać pewną wiedzę na pewnym poziomie abstrakcji. Tak? I teraz zobacz, masz ten Netflix, tak? I masz to zjawisko. Zamiast martwić się tym i iść tam po rekomendacjach przyjaciół, co by było, gdybyś nagle wycofała? I Netflix musiałby całkowicie... straciłby wszystkie twoje dane, tak? Bo ta koncepcja, którą Tim ma, i tutaj ona mówi jedno, ja mam absolutną kontrolę nad moimi danymi, tak? One są moje, fizycznie moje, tak? Ja je trzymam tam, gdzie ja chcę i tak dalej, ja udostępniam je w odpowiedni sposób. Ja mogę je w każdym momencie wyjąć. Ja nie muszę je wyjmować, bo podejrzewam, że mi Netflix czy Spotify robi jakieś tam złe rzeczy. Ja mogę je wyjąć, bo mi się nie przestaje podobać, jak oni, co oni mi rekomendują, tak? Oczywiście ja dzisiaj mogę to zrobić, biorę konto nowe, zakładam i tak dalej, ale z tym się wiąże wiele różnych innych rzeczy, tak? Tam karty kredytowe, tam no wiecie, no nie będę tam wchodził, tak? Ta identyfikacja dzisiaj łącząca nasze ID, tak, w tych serwisach z całą tą otoczką danych, które mają oni, tak, a nie my, jest według tej diagnozy, którą dzisiaj próbowałem powiedzieć, jedną z przyczyn, tak, tego, tych, tam, gdzie mamy te problemy i jednym z zagrożeń na przyszłość. I to może nie jest rozwiązanie na pewno idealne, nie wiadomo, czy się uda i wszystko, tak? Ale uważam, że próbować trzeba, bo jak logicznie się popatrzy na to, co tu jest proponowane, to przynajmniej te parę rzeczy, które tutaj podaliście, można wyeliminować, przesuwając, gdzie jest ta wiedza, tak? I przesuwając ją tam, gdzie ja mam kontrolę nad nią. Ja bym może chciał trochę zmienić temat, żebyśmy właśnie porozmawiali o HR-ze. Dobrze, że tutaj Marta wzięła mikrofon, dlatego że tutaj mówiliśmy tutaj o sprzedaży, o pewnych produktach, o Netflixie, tak. Natomiast pytanie, co z HR-em, bo no bez wątpienia chyba algorytmy już coraz częściej wkraczają w ten obszar, dlatego że pozwalają nam też rekrutować, odpowiednio dopasowywać do miejsca pracy i pewnie w tym temacie masz jakąś wiedzę, więc jesteśmy ciekawi, co możesz powiedzieć i też oczywiście nie tylko skupiając się na plusach, bo domyślam się, że będą plusy, ale czy jakieś też bajasy tutaj też mogą wystąpić? Myślę, że w trakcie tej dyskusji parę takich fajnych momentów nastąpiło, w którym teraz można to jakoś odnieść do tego, co się dzieje w HR-ze. Tutaj przed chwilą na przykład padło o tym, że no siłą algorytmów jest to, że możemy w pewien sposób próbować mieć je pod kontrolą i decydować, co tam ma na nasz temat być. No, równie szybko chyba się rozwijają właśnie te, które powstały po to, żebyśmy nie byli w stanie kontrolować tego, co chcemy powiedzieć na nasz temat. I to między innymi dzieje się w rekrutacji. Tak? Są rozwijane algorytmy, które mają
decydować o tym, czy my się dopasowujemy do danej kultury firmy, czy przyjąć tego człowieka, czy nie. I to nie jest jakiś kosmos, to już są kilkuletnie firmy działające z wieloma rundami finansowania na rynku. I chociaż są rozwijane na przykład w Stanach, to są wykorzystywane przez firmy w Polsce. Mogę podać jeden przykład takiej aplikacji. Jest taka aplikacja HireVue i jest wykorzystywana między innymi w Polsce przez Unilevera. Na początku brzmi niewinnie, tak, służy do tego, żeby kandydaci robili zgłoszenia wideo. Natomiast później aplikacja na podstawie tych ich nagrań, wypowiedzi, na podstawie mimiki twarzy, kontaktu z kamerą, doboru słownictwa, poziomu stresu i wielu innych emocji, które widać w trakcie tej rozmowy, aplikacja sama, bez rekruterów, decyduje, czy należy z tym człowiekiem rozmawiać, czy nie. I teraz tak, za każdym razem jak o tym rozmawiamy, to ktoś się tutaj irytuje, że to jest niesprawiedliwe, niefajne, a teraz się odwołam do tego, co mówił Michał w początkowej części naszej dyskusji. W takim razie pokażcie rekrutera, który jest mniej nieomylny niż ta aplikacja. Tak, kto z nas chociaż raz w życiu po jakiejś rozmowie rekrutacyjnej miał poczucie, że został niewłaściwie, niesprawiedliwie oceniony? Są tacy na sali? I teraz pytanie, czy chcecie być niesprawiedliwie ocenieni przez rekrutera, czy może przez tą aplikację, czy może to nie do końca jest różnica. A szukając, jeszcze tylko dodam tych pozytywnych bardzo przykładów, to powiedziałabym też tutaj wam o bardzo fajnym rozwiązaniu, które z kolei jest rozwijane w Polsce przez Anitę Zbieg, doktorantkę z Wrocławia, i to jest coś, co się nazywa mapa organizacji i ma też super stronę i różne case'y biznesowe też już tam opisane, po prostu mapaorganizacji.pl, polecam zajrzeć. I to jest rozwiązanie, które jest rozwijane w oparciu o analizę prawdziwej sieci powiązań w organizacji, tak? Czyli mamy z jednej strony jakiś tak zwany, brzydko mówiąc, org chart, tak? Wykres struktury formalnej w firmie. A jednocześnie, jak ktoś gdzieś popracował, to dobrze sobie z tego zdaje sprawę, że to czym innym jest gdzieś tam formalne umiejscowienie moje w strukturze, a czym innym moja prawdziwa siatka powiązań, to z kim rozmawiam, z jakimi szczeblami z organizacji rozmawiam, czy do mnie przychodzą, czy ja do kogoś chodzę, czy to ja wysyłam zaproszenia na spotkania, czy mnie zapraszają, czy odwołuję, czy się pojawiam, czy na przykład mam 6 zaproszeń w tym czasie w kalendarzu i wiele innych rzeczy. Informacji, które są teraz, uwaga, tutaj jest najlepsze, wyciągane z Outlooka. Więc mapa organizacji bardzo dużo jest... nie używacie Outlooka, tak? Tak, to jest to. Przez Outlooka albo inne narzędzia Microsoftowe i inne, przez takie właśnie dane odnośnie tego, kto z kim się spotkał, gdzie, jak często odwołał, przyszedł, nie przyszedł, ile to trwało, z kim wymienia maile, jak często, jest stworzona dosłownie w parę minut, bo to jest też zaleta tego rozwiązania, prawdziwa mapa organizacji. I teraz możemy to wykorzystywać na bardzo dużo sposobów. Między innymi jest to wykorzystywane przez duże korporacje jako narzędzie dla pracowników, które pozwala im na przykład znaleźć wartościowe osoby do projektu. Tak, mam projekt międzydziałowy, nie znam wszystkich ludzi i sobie myślę, kogo ja tam powinnam w tym projekcie mieć ze sprzedaży, żeby to łatwo poszło. Albo szukam tak zwanych liderów opinii. Ale teraz możemy sobie z pomocą tej sieci prawdziwej w organizacji różne próbować rzeczy ustalać. I na przykład oni ostatnio pracowali nad ustaleniem takiego wskaźnika jakości menedżera. I oczywiście jest to teraz budowane jakiś tam algorytm, który w oparciu o algorytm, który się składa z wielu różnych jakby zmiennych. Natomiast wyszło, że jedną zmienną, którą tutaj warto uwzględnić, jest na przykład czas odpowiedzi na maila od przełożonego. W minutach lub godzinach. No i teraz tutaj wchodzimy na bardzo ciekawe pole, bo też już mi się zdarzyło na przykład w tamtym tygodniu też z inną grupą analityków na ten temat rozmawiać. No i pierwsze rzeczy, które tutaj się nasuwają, to oczywiście takie, no czy to dobrze, czy to źle, że szybko pracownicy odpowiadają, bo nie wiadomo, czy tak go lubią, czy tak się go boją. I w takiej dyskusji na przykład padł, myślę, może równie ciekawy pomysł, to może jeszcze podam Anicie, bo jeszcze nie miałam okazji tego powiedzieć, że może fajnie byłoby patrzeć na przykład na sytuację odwrotną, tak, czyli czas odpowiedzi na maila od pracownika i czas reakcji, jaki tutaj ma menedżer. Więc tutaj bardzo dużo się dzieje i rzeczywiście w różnych częściach globu te rozwiązania powstają i zostają wdrażane przez firmy w Polsce i tak jak mówię właśnie o tej mapie organizacji, powstają też takie rozwiązania na grupie polskiej, na gruncie polskim. Miałam ostatnio okazję też widzieć mapę takich rozwiązań HR-techowych w Polsce. Jest ich tam już kilkadziesiąt i część, duża z nich też już jest oparta o różnego rodzaju dane i big data.
Natomiast ja na użytek tej dyskusji będę trochę krytyczny, bo chociaż sami w naszym centrum pracowaliśmy kiedyś nad takim rozwiązaniem HR-owym, ale myślę też sobie coś takiego, że być może algorytmy dają też, no, trochę zwalniają z pewnej odpowiedzialności. Znaczy one powodują to, że my przesuwamy tą odpowiedzialność na jakiś magiczny algorytm, tak? I dzięki temu możemy powiedzieć, to on tak zdecydował, on tak wybrał, tak? To jest jego właściwie jakaś tam decyzja, może niedosłownie, tak? Ale jakby nie patrzeć, jest to, na tym się opiera człowiek i mówi, proszę bardzo, więc to mnie zwalnia z odpowiedzialności, tak? Znaczy to może powodować taką swoistą bezduszność systemu, nie? Do tej pory to była jakaś rozmowa, gdzie prawda, ktoś wiedział, że rozmawia z człowiekiem, nawet jak się nie dostał do pracy, nawet oczywiście były te wszystkie skrzywienia podczas tej rozmowy, bo o tym rozmawialiśmy, no ale mimo wszystko był to człowiek, który mógł spojrzeć w oczy i powiedzieć, no przykro mi, tak? No tutaj będzie już takie odsunięcie tego problemu odpowiedzialności. No, łatwo tak ci powiedzieć, jak jesteś wykształconym facetem przystojnym z brodą. Ach, daleko mi do ciebie. A jak może miałbyś, wiesz, jakiś akcent niepolski, albo może nie byłbyś taki przystojny i byś słyszał generalnie nie dziękuję cały czas, to może wolałbyś pogadać z algorytmem, który nie oceniałby cię na podstawie rzeczy, no które tak nie mają wpływu na twoją wydajność pracy. Ja tutaj chciałem takie jedno porównanie przynieść, nie wiem czy... Ale z drugiej strony jest intuicja. Bardzo... Wiesz, to jest... Jedni chcą być oceniani, a inni nie. Rasizm jest systemem intuicyjnym. Seksizm jest systemem intuicyjnym. To są intuicje, które ludzie mają. Nacjonalizm to jest system intuicyjny. To są wszystko systemy intuicyjne. I taki dam wam inny przykład, bo ludzie mówią o algorytmach, jakby to był jakiś nowy fenomen. A algorytmy są z nami od tysięcy lat. Te algorytmy nazywają się kultura, religia, prawo. I od wielu tysięcy lat już domagamy się na przykład, żeby żaden człowiek nie był ponad prawem. I zobaczcie, jako społeczeństwo domagamy się, żeby nawet najważniejsza osoba w państwie także algorytmom i ich woli się poddawała. I dobrze sobie zdajemy sprawę, że czasami algorytmy nas sprowadzają na manowce. Zawsze można podać przykład, w którym prawo, algorytm spowodował, że społeczeństwo zrobiło coś głupiego albo niepoprawnego i tak dalej, albo nie musiało podejmować jakiejś ciężkiej decyzji, ale w znacznej większości przypadków, jeżeli ludzie przestrzegają prawa i to prawo kształtują powoli i zmieniają, żeby to prawo ewoluowało i naszemu społeczeństwu służyło, jest to zasadą, która nas wiele razy uratowała od bardzo dużego problemu, żeby żaden człowiek nie był ponad prawem. I przeskoczenie z algorytmu, które jest zapisywane w kodeksach cywilnych czy karnych, do algorytmów, które się same update'ują, na przykład w tych głębokich sieciach neuronowych, jest to przeskoczenie, które wiąże się z różnymi ryzykami, o których mogliśmy też sobie porozmawiać, ale jest to wcale nie rzecz nienaturalna dla nas, jako dla społeczeństwa. Od wielu tysięcy lat żyjemy już w takim świecie. Słuchaj, chciałem powiedzieć, że z tym się całkowicie zgadzam, bo prawo faktycznie jest algorytmem, tak? I to w ogóle nie ulega dyskusji. Ale chciałem nawiązać do tego, co ty mówiłaś i o takich algorytmów jak ten, tak? Ja myślę, że musimy mieć możliwość tego disruptive, tak? Tej być może intuicji, tak? Nawet może złej intuicji być może, tak? W jakimś momencie. Ja wam dam taki przykład. W 98 roku pierwszy raz byłem w Microsoft w Seattle, tak? I wiecie, co mnie zaszokowało? Ja tam wtedy, jejku, co ja tam robiłem, jakieś fonty, jakieś, już nie wiem co tam, jakieś tam robiliśmy coś dla nich. Tutaj to moja firma z Polski już coś wtedy robiła, tak, dla Microsofta. I spotkałem Szwajcara, który był ze Szwajcarii wzięty i on te fonty robił, to był artysta, tak. I wiecie, co on mi powiedział? Że Bill Gates zna wszystkich ich z imienia i nazwiska. W 98 roku Microsoft miał już chyba, nie wiem, tam na tym kampusie z 50 tysięcy ludzi. Ja mówię, nie, no co ty, niemożliwe, nie? No i oni po prostu mi mówili, no jak niemożliwe, tak? No, nie pokazali mi akurat, bo nie było okazji, tak? Ale no, potem musiałem uwierzyć, tak? Rzeczywiście i to, ten, który założył Lotusa, tak? On miał taką mantrę, management by walking, od biurka do biurka, tak? Ja muszę przyznać, że ja mając 30-letnią firmę, ciągle bym chciał tak móc i mieć czas na to, tak? Nie mogę, bo nie mam już kiedy, tak? Ale to jest ten disruptive w organizacjach, który, powiem tak, jeśli te rzeczy
będą, w porządku, ja też nie mam do nich problemu, tak? Tak, Michał, nie mam problemu, ale pod jednym warunkiem, że możliwość disruptive będzie, że będzie możliwość takiego szefa, który będzie znał z imienia i nazwiska i już faktycznie będzie chodził, tak, i będzie to robił, jeśli będzie taka sytuacja, w której będziemy mogli mieć to, co powiedział kiedyś właśnie Weinberger, hyperlinks subvert hierarchy, tak, czyli hyperlinki zaniszczą hierarchię, tak? I to jak Coltrane Manifesto napisał tą słynną książkę wtedy, tak? I pokazał, że ta rewolucja, która zaszła w organizacjach, jak wszedł web, tak? Na początku lat 90. w dużych korporacjach, jest bardzo zdrowa, ale to nie była jeszcze algorytmika. To właśnie wtedy było tak, że to było zniszczenie tej hierarchii, tak? Nie całkowite, ale takie częściowe. Więc odpowiedź moja jest taka, tym nie ma naturalnie niczego złego i nie powinniśmy się tego bać tak z definicji, ale pod warunkiem, że to nie będzie tak, że jak firma moja sobie to wdroży, to tylko tym, nie, będzie oceniała ludzi i będzie wykorzystywała to, co powiedziałeś, że będzie łatwiej podjąć decyzję, a zwolnimy tego, bo algorytm podpowiedział, nie? Ale przecież algorytm dzisiaj też pod przesądem tak się trąca. No. Ale w głowie mamy też sieci neuronowe. Oj, to tu... Jeżeli Boga i małego ludzika, który tam pociąga za... Kurna, to rzeczywiście możemy się nie zgodzić, ale... Jeżeli wierzycie w biologię i psychologię, która pokazuje, że to jest po prostu komputer, głęboka sieć neuronowa, to znowu też nie ma żadnej zmiany. Byliśmy dysruptywni i wynajdywaliśmy nowe sposoby prowadzenia społeczeństwa, budowania technologii takich jak samochody, wynajdywania lekarstw na raka, grania w szachy, a dzisiaj coraz więcej nasze sieci neuronowe pracują w tandemie albo są zastępowane nowymi ale sieciami, słuchaj, które pracują w mózgach silikonowych, a być może w przyszłości innych. I zaleta tego jest taka, że jeżeli te mózgi neuronowe mogą nam zrobić, mogą nam zdysruptować na przykład to, jak leczymy raka, albo jak uczymy ludzi, żeby byli lepsi dla siebie i w pracy, albo jak nasze społeczeństwo prowadzimy, to ja zupełnie nie mam z tym problemu, czy to w moim mózgu, czy w twoim się pojawi, czy w komputerze. Przepraszam, to jest fundamentalna różnica i nie trzeba a, wierzyć w Boga, dwie, nie trzeba wierzyć w jakiegoś tam homulkusa ludzika, żeby nadal, wiedząc, że mózg jest biologicznym nośnikiem naszego mind, tak, nadal absolutnie nie pozwolić na sprowadzenie tak, takiej decyzji wynikającej z mojego świadomego, wiesz, wyboru, tak, do mojego neural network in my mind, nie? Naprawdę, no to takie pojęcie mindu, to nie, po drugiej stronie nie stoi religijne podejście, tak? Religijne spojrzenie, tylko stoi Dalai Lama, jak mam tak powiedzieć na przykład. Albo ten rodzaj religijności, jeśli już miałbym tymi kategoriami rzucać, który nie powie ci, że tam, wiesz, nie mam neuronów, nie? Powie ci, że aparat fenomenologiczny masz, na przykład cielesno-mentalny, tak? I że no. To jest gate twojej inteligencji. No mnóstwo takich rzeczy, nie? Nie ma. Ja przepraszam, że tak wchodzę w słowo, ale to jest oczywiście bardzo taka heated debate, muszę powiedzieć, i ciekawie się to robi. Szkoda, że tak późno. Zaraz mam pociąg. Znaczy nie, przez cały czas było bardzo ciekawie, ale teraz jest naprawdę ciekawie. To znaczy, to co chciałam powiedzieć, to oczywiście, że jasne, że jest różnica między wielowarstwową siecią neuronową, która jakieś wąsko specjalizowane problemy znakomicie rozwiązuje, a taką przedziwną siecią, tymi gniazdowymi tutaj układami, nawet tak w tym ludzkim tutaj kognitywnym make-upie. No i mamy to doświadczenie kwaliów, tak, czyli jakby jakieś doświadczeniowe życie, które nie wiadomo trochę jak emulować. Czekaj, tak mamy dalej. Penrose'a, który powiedział, nie? Tak, Penrose wszystko mówi, że jest kwantowe. Tam już nie, nawet nie o to chodzi. Penrose powiedział, że nie można sprowadzić do obliczeń. No nie można, znaczy, tak mu wyszło, na razie. Tak mu... Nie, on powiedział wprost, no przecież te pozostałe książki, on wprost mówi, że... Tak, ale bardziej chodzi mi o to, że rzeczywiście myślę, że jest jakiś konsensus co do tego, że to, co mamy dzisiaj, jeśli chodzi o zdolności algorytmiczne sztucznych sieci, jest mało porównywalne do tego, jak przetwarza mózg, nawet jeśli, i tu się zgodzę z Michałem, ostatecznie dojdziemy do takiego punktu, w którym to się może stać tym samym. To znaczy ja zupełnie bym tego nie wykluczała. Myślę, że my teraz w ogóle mamy bardzo ważne decyzje takie rozmaite do podjęcia i szerokie. To znaczy jakby rzeczywiście na przykład w którą stronę iść. Chociażby ze sztuczną inteligencją. Czy my chcemy szerokich,
holistycznych, coraz bardziej modularnych, kontekstowych sieci, które będą tak trochę na modłę tego, co ty wcześniej mówiły, coraz bardziej human-like, tak? Czy my chcemy raczej narzędzia wąsko specjalizowanego, które w pewnych zagadnieniach będzie fundamentalnie lepsze od człowieka i powinniśmy je z tym zostawić. To znaczy, jeżeli ja mam algorytm, który znakomicie diagnozuje rzadkie choroby, to absolutnie żaden człowiek nie powinien się do tego mieszać. Dla mnie to jest jasne, że tutaj ta przestrzeń jest dla algorytmu i algorytm jest skonstruowany w swojej całości po to, żeby tego typu problem rozwiązywać, przeczytując ogromne wolumeny danych. I dla mnie to jest bardzo fundamentalne pytanie teraz, gdzie my idziemy dalej. Czy my chcemy mieć wąsko specjalizowane narzędzie i w pewnych obszarach oddać mu przestrzeń, prawda, do delegowania jakoś tam światem, dyrygowania światem, przepraszam, delegowania zadań, dyrygowania światem, czy my chcemy jakby rzeczywiście próbować spinać jakoś neuronaukę ze sztuczną inteligencją i wtedy rzeczywiście te różnice w ogóle przestaną być istotne, bo wtedy, jeżeli dojdziemy do jakiegoś hipotetycznego punktu w przyszłości, gdzie to będzie to samo, to rzeczywiście, czy to jest mój mózg, czy inny mózg, silico jakiś mózg, to nie będzie miało moim zdaniem absolutnie żadnego znaczenia. Ale to jeszcze ostatnia rzecz, którą bym powiedziała, to że ja na przykład dzisiaj, takie zupełnie intuicje strzewi moje, są takie, że ja bym w pełną automatyzację nie szła, tylko jednak w tą kobotykę. Dlatego, że jakby uważam, że świat, w którym przestrzeń decyzyjna człowieka jest bardzo znikoma, dzisiaj, na dzień dzisiejszy, jest dla niego bardzo nieludzki. Znaczy jakby nie jest światem, nie wiem, może w paradygmatach posthumanistycznych to jest nawet dobrze, żeby człowiekowi wytrącić w końcu pałeczkę z ręki, ale co do zasady wydaje się, że to nie jest świat skonstruowany pod człowieka dzisiaj. Znaczy mnie przerażają masy ludzi, którzy muszą wymyśleć swoje życie, bo nie mają pracy. Mnie też jakoś martwi porzucenie tego paradygmatu, w którym współpraca i człowieka i maszyny może być synergiczna i najlepsza dla obu stron, bo tego człowieka się z tego równania gdzieś usuwa z jego tymi najlepszymi kompetencjami. Więc ja bym w taką pełną automatyzację dzisiaj nie szła, tylko nawet bym może jakiś wysiłek, wiem, że to strasznie zabrzmi tutaj, ale regulacyjny podjęła, żeby... GDPR, RODO. Żeby spróbować pomyśleć o rozwiązaniu human plus machine. O. To krótko Mikołaj, potem oddamy głos Tobiaszowi, będzie głos sali, także Mikołaj. Pierwsza, troszkę nawiązując tutaj do dyskusji o tego, czy chcemy takie wąskie, specjalizowane rozwiązania budować, czy takie bardziej zgeneralizowane, to zaczęło się troszkę dziać mimochodem, to znaczy przede wszystkim przy okazji powstawania tych sieci głębokich pojawiło się zjawisko transfer learningu, to znaczy w momencie, kiedy w Allegro na przykład budujemy system do rozpoznawania obrazków, czy tam marki, czy obiektu, który znajduje się na zdjęciu, nie musimy się trenować od zera, to znaczy nie musimy tworzyć sieci, która jest kompletnie głupia i będzie teraz przez miliony zdjęć uczyła się, jak odróżnić kurtkę od łopaty. Tego typu podejście jakby odeszło do przeszłości, teraz jest transfer learning, czyli bierzemy chociażby wytrenowaną sieć od Google i już na wiedzy, która ten system posiada, możemy dobudować ten nasz klocek, tak? Więc coraz więcej tego się pojawia i to nie tylko na początku się pojawiło rozpoznawanie obrazu, a teraz się na przykład pojawia w języku, to znaczy coraz więcej jest wymiany wytrenowanych rzeczy, to znaczy ta wiedza już nie jest od zera budowana, tworzymy systemy, które już na bazie systemów, które już były wytrenowane wcześniej. Przez co możemy robić rzeczy, które były wcześniej niemożliwe i to jest ciekawe, to jest coś nowego i coś takiego rzeczywiście, co się pojawiło niedawno, bo wcześniej każdy jakby trenował się od początku. A druga rzecz, że jeszcze trzeba, ważna sprawa, żeby nie zapominać, wszyscy mówimy o algorytmach, jeszcze te algorytmy uczą się na tych danych i mogą się nauczyć różnych rzeczy, zawsze warto jeszcze spojrzeć na dane. To znaczy trenujemy się często na danych, które są rasistowskie, homofobiczne, mają w sobie treści, których nie chcielibyśmy mieć w systemie finalnym, a takie rzeczy niestety niechcący można uzyskać. Na przykład twórcy takiego algorytmu Ortówek, bardzo popularnego, którzy na początku pracowali dla Google, chyba teraz są w Facebooku, zaczęli patrzeć na analogię słów, to znaczy jak te słowa są wzajemnie, się do siebie odnoszą i na przykład patrzyli, jak jest słowo, czy słowo mężczyzna do lekarz, to jeśli damy temu algorytmowi kobieta, to co nam odpowiada? Pielęgniarka. Znaczy, ten algorytm jest rasistyczny, znaczy traktuje kobiety jako mniej wykwalifikowaną siłę roboczą, tak? Ale nauczył się na tekstach, których niestety tego typu relacje były jakby umieszczane i on jakby dobrze je odwzorował. To jest tylko matma. To nie jest tak, że algorytm jest rasistowski, czy ma jakieś nie, nie,
preferencje negatywne wobec kobiet, tylko niestety no, to takie dane mu daliśmy. Ekstremalnym przykładem był bot, który wypuścił Microsoft chyba kilka lat temu i on niestety został zalany komunikacją z użytkownikami tego Darknetu, czyli 4chana, i oni go jakby wytrenowali, by głosił treści jawnie antysemickie, wychwalał PlayStation zamiast Xboxa i jeszcze robił parę strasznych rzeczy i wtedy dopiero został włączony, wszyscy się śmieli, że rzeczywiście chodziło o PlayStation. Ale jakby no, bot w sam sobie był dobrze napisany, on rzeczywiście uczył się, jak wchodzić w interakcję z użytkownikami. Nikt, twórca bota, nie przewidział tego, że zostanie zalany po prostu no, dość strasznymi treściami, jakby zaczął je po prostu powtarzać, no bo nauczył się, że ludzie, którzy, z którymi rozmawia i takimi treści promuje, no, niestety nie byli to ludzie zwykli użytkownicy internetu, tylko właśnie jacyś użytkownicy 4chana, no to taki był trochę pętla zwrotna, tak. 18 godzin obraził wszystkich na Twitter. Jeszcze pozwólmy na jedno pytanie. Więc teraz tak, słucham i mam wrażenie, że pewne technologie, o których mówimy, są niezwykle ciekawe, ale również dotyczą one bardziej, czyli w gruncie terenów miejskich. I moje pytanie jest, czasami się trochę obawiam polaryzacji między technologią, między rejonami miejskimi a wiejskimi. I moje jest pytanie takie, ponieważ ludzie, którzy prowadzą swój biznes na terenach wiejskich, często bazują na intuicji, o której my już teraz już wspomnieliśmy. I zastanawiam się czasami, czy przy tym przyspieszeniu technologicznym nie będzie dużego problemu dla nas, jak przedstawić pewne rozwiązania oparte na bardzo skomplikowanych algorytmach terenom wiejskim. I tu dam takie dwa przykłady, które mnie potencjalnie by interesowały. Jak przedstawić na przykład osobie, która sprzedaje wędliny z Leżańska, technologie, o których mówimy, tak żeby ta osoba była w stanie z nich korzystać i konkurować z osobą z Warszawy. A drugie pytanie a propos HR-u było bardzo ciekawe. Jak osoba z terenów wiejskich może konkurować z osobą z terenów miejskich, która ma potencjalnie więcej możliwości na kontakty, a skoro sprawdzamy te kontakty, tak, to czy nie jest to pewien problem? Ale proszę o krótkie odpowiedzi, bo musimy powoli kończyć. Ja może powiem szybko odpowiedzi na oba te pytania, bo akurat mogę. Bardzo szybko się rozwija w całej technologii taka dziedzina, która się nazywa agrotech. Polecam wygooglać i tego jest mnóstwo. Technologia między innymi oznacza, że różne skomplikowane rzeczy możemy w bardzo prosty sposób dostarczyć i nawet na tereny wiejskie, które też myślę, że tutaj nie powinny być przez nas tak stereotypowo postrzegane. Bardzo dużo jest startupów, które się rozwijają i były omawiane między innymi na bardzo fajnej konferencji Masters and Robots, którą właśnie robi Digital University co roku. To są technologie, które się rozwijają bardzo na przykład na rynku azjatyckim, gdzie naprawdę farmerom, którzy uprawiają ryż i inne uprawy, z pomocą aplikacji mobilnych na telefonie firmy są w stanie doradzać odnośnie tego, co mają zrobić, kiedy, gdzie podlać, gdzie przykręcić, z jakimi szkodnikami walczyć i tak dalej. Wyświetlają im te komunikaty w formie króciutkich filmików, wideo i świetnie im to idzie. A wracając do odpowiedzi na to drugie pytanie, czy to jest dyskryminujące, to jak mówiłam o tej mapie organizacji i tej sieci powiązań, to już miałam na myśli i tak działa to rozwiązanie, tylko powiązania w ramach danej firmy, tak? Czyli zakładamy, że już jesteśmy w tej firmie. A żeby jeszcze tylko trochę was na koniec uspokoić co do tych algorytmów, to jakby rozstrzyganie ich legalności na gruncie polskiego prawa to jest generalnie bardzo skomplikowana sprawa teraz. Większość firm, która korzysta z tych firm, z tych rozwiązań, można powiedzieć śmiało, wiem to jakby od prawnika, który się w tym specjalizuje, robi to nielegalnie. I jeśli korzystają z tego i to, co możecie w tej chwili robić, to widząc coś takiego, to de facto domagać się, żebyście mogli wziąć udział w alternatywnym, tradycyjnym procesie rekrutacji. Możecie o to prosić. I to też jest, myślę, jakby ważny punkt a propos tutaj tego, czy ktoś woli być oceniony przez algorytm, czy może przez rekrutera, który się posługuje intuicją. No ja bym wolała przez algorytm jednak, ale chyba właśnie fair jest, jak damy ludziom dobrze wytrenowany i nierasistowski, więc bym powiedziała, że fair jest chyba dawać ludziom wybór i tutaj właśnie wchodzi ta regulacja, tak? Mamy RODO, które też nie pozwala na profilowanie bez zgody czy do kandydatów, czy pracowników, więc te regulacje tutaj są i więc widząc takie narzędzie, macie prawo prosić o wybór, czy firma zdecyduje się wam go dać, czy powie to sorry, ale nie musisz uczestniczyć w tej rekrutacji, to już jest inna sprawa, natomiast możecie na pewno ten wybór prosić. Ja tylko chciałem jedną rzecz odpowiedzieć na jedno pytanie, jednym krótkim takim
odpowiedzi na to pytanie, jak zrobić to tak, aby ten człowiek, tak, z tych obszarów miał te same szanse. Ja taką alegorią może powiem. Zrobić to, co zrobił Apple z telefonem, z iPhone'em. Tak po prostu, tak. Ja oczywiście nie używam akurat, tak, także nie mówię tutaj dlatego, że tą firmę jakoś tam mocno kocham albo że nie kocham, ale po prostu telefony komórkowe, iPhone'y, zresztą te Androidy też teraz, to wiecie, to jest tak skomplikowane technologicznie coś, tak, że naprawdę, a zobaczcie, jednocześnie, tak, jednocześnie jest to używane przez moją 80-letnią mamę bez najmniejszych problemów i na żadnej nauki, tak. I to ja nie traktuję dosłownie tego, co mówię, tylko odpowiadam, że wiesz, nie wiem w niektórych wypadkach, tak, jak taki algorytm zbudować, ale spróbować odtworzyć tą metaforę, tak, co się stało tu, tak, z tymi innymi bardziej złożonymi rzeczami, tak na pewnym poziomie abstrakcji odpowiadam. A konkretnie, no chyba, nie wiem, chyba jakbym wiedział, to bym miał więcej sukcesów w firmie własnej, ale ich nie mam. Także nie wiem. Drodzy Państwo, nasze spotkanie zaczęło się od wykładu koniec prywatności. Pytanie, które chciałbym zadać na koniec i to potraktujmy jako taką rundkę końcową zamiast podsumowania. Pytanie jest takie. Początek czego? Wiemy, że koniec prywatności, chyba musimy się z tym jakoś pogodzić. Natomiast pytanie, czego to jest początek, tak? Czy następuje jakaś nowa era? Być może macie jakieś kierunki, w których powinniśmy iść? Więc kilka słów na koniec od każdego z naszych panelistów. No, ja nie wiem, czy to jest kierunek, w którym powinniśmy iść, ale niewątpliwie mamy do czynienia z początkiem kwantum, to znaczy komputera kwantowego. Ja nie wiem, na ile te zapowiedzi są jedynie szumnymi jakimiś opowieściami, a na ile to się zrealizuje, ale na poziomie nawet samego hype'u i tego, gdzie zwrócone są oczy wszystkich, to trzeba powiedzieć, że tutaj komputer kwantowy z taką obietnicą rozwiązania bardzo trudnych, algorytmicznych problemów jest dosyć ciekawym, nowym początkiem w obszarze samej technologii. A ja osobiście bym powiedziała, że no ja bym sobie życzyła, żeby był początek właśnie no zanegowania paradygmatu automatyzacji radykalnej przez paradygmat właśnie jakiejś ciekawej synergii człowieka z maszyną. Tego bym sobie chyba nieco więcej życzyła. Super. Ja myślę, że to jest początek wieku sztucznej inteligencji. Myślę, że jako ludzkość przyzwyczailiśmy się do tego, że jesteśmy najmądrzejszymi mózgami tutaj, czy najbardziej uniwersalnymi mózgami, które na tej Ziemi żyją. I tak się do tego przyzwyczailiśmy, że trudno nam sobie wyobrazić nawet bycia w pozycji szympansa, kurczaka, czy innego zwierzaka, który po prostu nam nie dorasta do pięt pod względem uniwersalności i mocy naszego mózgu. I myślę, że musimy się szybko zastanowić nad tym, jak nasze życie będzie wyglądało w kontekście współpracy i współistnienia na tym świecie ze sztuczną inteligencją, która z nami konkuruje, bo jeżeli nie konkuruje po nic innego, to konkuruje po dostęp do energii. Pomyślcie sobie o tym, że po prostu funkcją życia jest to, żeby harvest energy, żeby zbierać energię i się powielać. I wirusy, które mają mózgu zero, robią to wspaniale i nam często nosa przecierają. A pomyślcie sobie teraz konkurować z komputerami, które wcale nie muszą w postaci Terminatora tutaj, zobaczcie jakie jest w ogóle antropocentryczne podejście, że wyobrażamy sobie, że komputery, które po nas przejmą świat, to będą chodziły na dwóch nogach i strzelały do nas z pistoletu. Absolutnie te komputery tak nie muszą tego świata od nas przejmować. I myślę, że to jest główne zagrożenie. Ludzie się obawiają Marka Zuckerberga i Donalda Trumpa i Borysa Johnsona, a powinni się trochę bardziej zastanowić nad tym, jak te sztuczne inteligencje, które nam rozwiążą problem raka i rozwiążą nam problem transportu, rozwiążą nam problem wiele innych problemów społecznych, ale któregoś dnia może nam taki problem zrobią i na takim poziomie inteligencji, z którym tak jak sobie gołąb z tobą nie może poradzić i jak ty gołębia możesz wcale nie nienawidzieć, ale jak sobie chcesz dom zbudować na swojej działce, to gołębia gniazdo zniszczysz. Tak samo któregoś dnia sztuczna inteligencja zupełnie bez żadnych hard feelings w stosunku do ludzi może po prostu nam znacznie życie utrudnić. Myślę, że rzeczywiście jest tak, że te systemy wykorzystujące uczenie maszynowe tak zaczną przenikać coraz bardziej naszego życia, aż tego rzeczywiście prawie nie zauważymy.
i mogą być super, mogą nam pomóc zrobić zakupy, mogą nam odkurzyć pokój. Bardzo lubię swoją sztuczną inteligencję, która mi odkurza pokój, ale być może będziemy mogli pojechać samochodem do pracy i czytać sobie gazetę albo książkę i to też jest super sprawa. Ale równie dobrze, no właśnie, mogą się pojawić niebezpieczne zastosowania. Już się pojawiły, bo już są konferencje oczywiście dotyczące militarnego zastosowania sztucznej inteligencji. Pentagon i ostatnio był skandal w Wielkiej Brytanii, bo się okazało, że ogromne finanse idą na wykorzystywanie właśnie sztucznej inteligencji w celach militarnych. No, to jest taka technologia, myślę, jak prąd, jak atom. No, super sprawy może mogą z tego wyniknąć, ale też strasznie niebezpieczne, tak, ekstremalnie. To ja może powiem szybko o tych erach. Powiem, że widziałam na razie tak dużo rzeczy, które działają źle w zakresie właśnie rekrutacji, motywowania, zarządzania pracownikami, liczenia w ogóle czegokolwiek, tak mówienia sobie, czy jest sens wydawać na szkolenia takie czy takie pieniędzy, rozwijania ludzi, menedżerów, doboru zespołów, że raczej w tych wszystkich rozwiązaniach no przede wszystkim rzucają mi się w oczy jednak korzyści. Tak, to, że regulacje są tutaj niezbędne i informowanie pracowników o tym, że będziemy robić, to jest dla mnie oczywiste, ale to, że wreszcie rzeczy możemy, wreszcie wiele rzeczy możemy policzyć, skwantyfikować, przewidzieć, tak, bo jeśli możemy z pomocą algorytmu przewidzieć, że pracownik jest zagrożony odejściem, no to nie mamy generalnie robić tego po to, żeby szybciej się go pozbyć, tylko idea jest taka, że menadżer powinien iść z nim porozmawiać. Więc jest tutaj też ten komponent ludzki cały zachowany. No inna sprawa, że jeżeli, no jak osobie, która prowadziła też zespoły, inteligencja musi mi podpowiadać, że ja nie zauważam, że mój pracownik jest zagrożony odejściem. Tak, pracowałam z Mikołajem parę lat i mieliśmy takie rozmowy czasami dwa razy w tygodniu, tak, bo to wynikało z tego, ile ofert dostawał Mikołaj pracując w tym zespole. Więc nie wyobrażam sobie, że menadżer jednocześnie jakoś nie jest w stanie wyłapywać różnych sygnałów, jeżeli tylko ma szczerą relację z pracownikiem, no ale widocznie są już takie sytuacje, tak, są duże zespoły. Ze względu na rozwój innych technologii pewnie się zdarza, że ten menadżer nie ma okazji do tego management by walking i tak dalej, do tego kontaktu. No więc wtedy może jest i nadzieja w tym algorytmie, który przynajmniej mu wskaże i powie, idź pogadaj w końcu z nim. Znaczy, słuchajcie, no to nie powiedziałbym niczego więcej albo innego ducha niż tego, co powiedziałem. Ja uważam, że jest czas na szukanie rozwiązań, które trochę idą przeciwko tym trendom. I uważam, że ta inicjatywa Tim Berners-Lee, możemy dyskutować, czy się uda, czy się nie uda, wszystko możemy dyskutować, ale jest wspaniałą alternatywą, próbą, tak, załatwienia jednego problemu, end of privacy. Tak? I to jest tak, blockchain, tak? Cokolwiek możemy mówić, tam też mówią horror story, love story, ale zobaczcie, co to jest blockchain. Blockchain to jest reakcja świata IT na centralizację świata IT, tak? Nie chcę już wchodzić w szczegóły, dlaczego tak jest i tak dalej, ale ci, którzy trochę wiedzą, to wiedzą. To jest reakcja w kryptowalutach, nieudanych, skamach i tak, ale to jest reakcja przeciwko scentralizowanemu systemowi finansów światowych, tak? Więc no, to nie jest nic innego, jak poszukiwanie oddolne i tak dalej, właśnie pewnych antidotów, ale nie taka chemioterapia, jak mówiłeś, Michał, tylko jednak takie naprawdę dobre, tak? No zobaczcie ten blockchain, tak? To wiele rzeczy jest złych, ale to, że nagle można zbudować bazę zdecentralizowaną kompletnie, tak? Mało tego, wśród ludzi, którzy sobie nie ufają zupełnie, tak? A dane są prawdziwe i tam są dowody prawdy jakiejś, tak? No to jest niesamowite zupełnie, tak? Jeśli taka historia uda się temu mojemu ulubieńcowi z tą prywatnością. Także uważam, że jest to zagrożenie, jest ta sytuacja, ale to, jak pytasz, co teraz, mi się wydaje, że widać sygnały, że właśnie są naturalne ruchy, tak? I te, które mówiliśmy tutaj, nie? Ja myślę też, że widać pewne sygnały również radzenia sobie z rozmaitymi negatywnymi zjawiskami, które są wygenerowane niejako jako efekt uboczny używania algorytmów, czy ogólnie mówiąc też sztucznej inteligencji i też na przykład fake newsów. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale wczoraj się okazało, że Finowie wygrali walkę z fake newsami i się okazuje, że oni doprowadzili do sytuacji, że 72% społeczeństwa jest odporne na fake newsy i za pomocą czego? Edukacji, tłumaczenia, tworzenia warsztatów, szkoleń. Niepotrzebne były nawet jakieś rozwiązania technologiczne, żeby sobie z tym poradzić. Więc być może jesteśmy właśnie w takiej fazie, że my musimy się oswoić z nowymi technologiami
i w tym świecie rzeczywistym pracować nad rozumieniem sztucznej inteligencji, rozumieniem algorytmów, ich mechaniki, tego wszystkiego, o czym dzisiaj była mowa, no i właśnie po to nasze spotkanie było, miało charakter edukacyjny. Zanim poproszę Państwa o brawa dla naszych prelegentów, to jeszcze tylko poproszę też Państwa po tych brawach, żebyście Państwo zeszli tutaj na dół do nas i żebyśmy sobie zrobili wspólne zdjęcie, bo my zawsze na tych spotkaniach robimy takie wspólne zdjęcie, bo to są właśnie osoby, które zostają z nami do końca, tacy najtwardsi i chcemy ich uwiecznić, bo to naprawdę jest imponujące. Dziękujemy Państwu za spotkanie. Też zapraszamy na kolejne styczniowe spotkania Human Tech Meeting. I teraz jest moment na brawa. Bardzo dziękujemy. Dobrze. Zapraszamy tu wszystkich na dół. Zrobimy zdjęcie, umieścimy te zdjęcie na Facebooku. Górą nawet nie ma co wychodzić, bo tam są krzesła. Tu zapraszamy do nas prelegentów.